Witajcie, tym razem książka Andrzeja Żora o Malezji. To jest rarytas tak naprawdę nadal, mimo że książka jest z 1995 roku, ponieważ o Malezji mało jest w polskim księgarskim rynku, że tak powiem. No więc, cóż tu mamy? Andrzej Żor, książka jest raczej ekonomiczna, ponieważ jak się w ogóle pisze cokolwiek o Azji, poza Chinami i Japonią, to praktycznie zawsze pisze się o ekonomii w naszym kraju. Także Andrzej Żor uznał, że Malezja jest dosyć specyficzna. Myślałem, że będą takie same achy i ochy, ale nie. Książka jest raczej z natury wyjaśniającej, zwracającej uwagę na pewne specyficzne elementy polityki tamtejszej i ekonomii tamtejszej też. Dlatego jest cenna moim zdaniem. Oczywiście no, z racji tego, kiedy została napisana, kończy się na roku 1995, ale sobie później zobaczymy, co tam się dzisiaj w Malezji dzieje dalej. Tak? Jakby przedłużymy sobie to. Myślę, że to sensowne posunięcie. No dobrze, więc co mamy w tej książce? W ogóle ta książka jest tak kupiona na Allegro, ma jakąś dedykację. Jest to napisane Andrzejowi, najlepszemu znawcy Azji Południowo-Wschodniej z pięknym coś tam. W każdym razie ktoś oddał książkę z dedykacją, odsprzedał, a tego się podobno za bardzo nie robi. No ale dobra, tutaj Ambassador of Malaysia, Warszawa, 20 sierpnia 95. Jestem wielce zaszczycony możliwością napisania słowa wstępnego do książki Malezja, źródła sukcesu, wizja przyszłości, poprzez fakty szybkiego rozwoju, bla, 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 bla. Co więcej, przedstawiono Malezję w czasie, gdy rząd premiera Dato' Seri dr Mahathira Mohamada, wdrażając długofalowy program Vision 2020, z lat 90., ale 2020 się nazywał, podjął wyzwanie dołączenia Malezji do grup państw wysoko rozwiniętych uprzemysłowiowych. No i tu dziękowania panu Andrzejowi Żorowi, wydawnictwu Olympus i tak dalej. Podpisano Dato Abdul Rahman Rahim, ambasador Malezji w Polsce. I to jest jego podpis. Jest to zamieszczone do książki. I mimo, że jest taka deklaracja, to myślałem, że będzie same achi ochy, ale nie, spokojnie, zupełnie. To Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania. Nie? Mówiłem, że książka jest ekonomiczna. Wzmianki na temat Malezji ukazują się w naszej prasie rzadko. No tu się nic nie zmieniło, nie? Od 95. Choć od Singapuru dzieli ich tylko 45 minut lotu, a od Bangkoku niespełna 2 godziny, trudno spotkać rodaków, czyli Polaków oczywiście, na gwarnych ulicach Kuala Lumpur. Artykuły elektroniczne są droższe niż w Singapurze, tekstylia i obuwie droższe niż w Tajlandii. Muzułmańska w większości purytańska, dosyć. Malezja nie oferuje jakiejś egzotycznej egzotyki jak choćby Tajlandia, prawda? Malezja warta jest zainteresowania, jeżeli chodzi o fenomen gospodarczy i przykład skutecznej sztuki rządzenia. Spośród krajów rozwijających się do takich należała Malezja u progu niepodległości 57. Kraj jest od 1957 roku niepodległy i to tak trochę śmiesznie wyszło. Zaraz będziemy mówić o tym, jak to się stało. Że musiało tak się w końcu stać, ale że to jakaś wielka rewolucja, to nie było. Malezja zadziwia harmonijnym łączeniem celów społecznych, polityki gospodarczej oraz metod rządzenia. Trochę nie mają innego wyjścia, o tym będziemy jeszcze mówić. Także tak to wygląda. I tutaj miała być, i to nie wiem, czy to jest to ten wstęp tego ambasadora, bo to nie wygląda, nie ma tych gładkich słówek, więc chyba wyrzucono ten wstęp tego ambasadora, jest po prostu wstęp chyba autora, ale cholera wiem, może i nie. Elity polityczne są zdolne do skupienia się wokół wysiłków polityki gospodarczej, nie wikłają się w jałową grę o władzę wyłącznie. W ciągu 20 lat przekształcenie tzw. nowej polityki ekonomicznej od 1971 roku do 90 roku Malezja przekształciła się z ubiegłego kraju surowcowego w nowoczesny przetwórczy o niskim ryzyku inwestycyjnym.
W 1991 była prawie 7% dynamika produktu krajowego brutto i starano się taką właśnie na przyszłość też zagwarantować. Zobaczymy, czym się to udało. Elity polityczne tego kraju ze szczególną intuicją potrafią określić źródła przezwyciężania sprzeczności i impulsy rozwojowe prowadzące do sukcesu. Być może zdolność owego trafnego rozpoznania zawdzięczają niezwykłej stabilności rządów od 1957 roku. Nagromadzenie potencjalnych konfliktów etnicznych było i jest w Malezji większe niż gdziekolwiek indziej. Wynikać z tego będzie bardzo zabawna polityka zagraniczna, o której będziemy mówić. Skuteczna polityka gospodarcza może się okazać lepszym antidotum na te animozje od apeli polityków pełnych frazesów i bezradnych kazań. Środek ten zapewne uniwersalny nie jest, ale Malezji się udaje. No więc dobrze. Malezja, kraj wielkości Finlandii mniej więcej, rozrzucony trochę na Półwyspie Malajskim, trochę na wyspie Borneo, na jego północno-zachodniej części. 2/3 powierzchni zajmują leżące na Borneo 2 spośród 13 stanów Malezji, Sarawak i Sabah. Sarawak jest bardziej południowy, Sabah bardziej północny. Oba są na Borneo, oba są w jego północno-zachodniej części, oba na Borneo graniczą z Brunei, takim małym sułtanacikiem, który równie dobrze mógłby być spokojnie częścią Malezji, bo Malezja się składa z sułtanatów de facto, tak naprawdę składa się z 13 stanów, które tak naprawdę są sułtanatami i tylko 2 z tych stanów są na Borneo, mimo że ta część, która jest na Borneo, jest 2 razy większa niż ta część, która jest na Półwyspie Malajskim, ale 80% ludności mieszka na Półwyspie Malajskim i to jest ta część, która de facto decyduje o wszystkim. I tam jest oczywiście też stolica Kuala Lumpur, miasta, które się wynurzyło dopiero z mroku dziejów tak naprawdę o XIX wieku. Pozostali sąsiedzi na Borneo to niewielkie, bogate państewko Brunei, a na południu półwyspu to Singapur. Dobra, no i tak jak mówiłem, tutaj jest 20 milionów mieszkańców. W 1995 roku zamieszkuje środkową i południową część Półwyspu Malajskiego, czyli 80%, tak? Czyli 16 milionów wtedy mieszkało w 1995 roku na Półwyspie Malajskim, a tylko 4 miliony w Sarawaku i Sabahu, czyli na Borneo. Dzisiaj Malezja ma 33 miliony, sprawdziłem, także dosyć mocno im przyrosło. Jest to kraj muzułmański, ale Chińczycy, którzy stanowią około 30% wszystkich Malajczyków, obywateli Malezji, też są płodni. Bardziej niż Chińczycy w Chinach. Zachodnie wybrzeże od strony cieśniny Melaka i Melaka, tu pisze Melaka, zazwyczaj się Malakka pisze, no ale dobra. I dalej Morza Andamańskiego zaludnione jest obficiej. Zachodnia część tej półwyspowej części Malezji to jest ta część, która była bardziej brytyjska, bardziej chińska, bardziej zróżnicowana i mniej islamska. I ona jest bardziej zaludniona, a nie mniej, jakbyśmy mogli się może oczekiwać. Malezja właściwie zawsze miała, i tutaj będzie taki mój przyczynek do coraz większej teorii ogólnej, mojej własnej napieralizmowej, o tym, jak w ogóle działa świat troszeczkę, bo się aż taki jestem arogancki, że taką teorię wymyślam. Otóż moim zdaniem świat jest dużo bardziej statyczny, niż to się nam wmawia. To znaczy ja rozumiem, że te wszystkie strategy and future i te inne pierdoły muszą zarobić, ale nie wiem, czemu taki dziwny kadr miałem, więc poprawiłem go. Ja rozumiem, że te wszystkie strategy and future muszą zarobić i wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są wielkie zmiany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chociaż tak naprawdę nie ma za bardzo zmian w polityce. My byśmy może chcieli, bo nasze życie jest krótkie i żeby się coś działo, strategy and future musi nakłamać, że się coś dzieje, żeby postraszyć czymś. Ale de facto, zobaczcie, Chiny to był śpiący olbrzym, no to się obudził i zajął swoje miejsce przy stole, nie? Normalne, normalne. Czy urosną dużo bardziej? Niespecjalnie.
urosły tyle, ile jest ich miejsca przy stole naturalnym. I trochę podobnie jest z Malezją. To znaczy Malezja jest krajem nienawiedzanym przez jakieś bardzo, znaczy monsuny są tu łagodniejsze, nienawiedzanym przez trzęsienia ziemi, nie ma za bardzo chorób tropikalnych, amplituda temperatur rocznych jest między 30 a 36 stopni, to jest bardzo fajny klimat jak na tą część świata, nie ma żadnych 50-stopniowych upałów typu indyjskiego, na przykład w Tamil Nadu, w południowych Indiach, nie ma trzęsień ziemi, już mówiłem, nie ma niszczących cyklonów i tajfunów, chociaż silne wiatry wyrządzają jakieś szkody, oczywiście tak. No i tutaj ta amplituda, to jest to, tak? Nie ma nic wspólnego, nie ma nic, jak tu pisze Żor, nie ma nic porównywalnego z piekłem Indii w okresie lata albo z wilgotnością Nigerii. A jak wiadomo, jak jest wilgotno, to jeszcze gorzej się znosi upał, tak jak dzisiaj. Trapiące ludność choroby tropikalne też należą raczej do przeszłości. Wprawdzie w 1990 roku odnotowano zachorowania na cholerę w północnych Stanach Półwyspu, lecz nie spowodowały one specjalnych ofiar w ludziach. Od dawna Malezja znana jest jako teren eksploatacji bogactw, przyprawy korzenne, drewno tropikalne, drewno okrętowe, drewno sandałowe, heban, cyna. No i bardzo dobre położenie, tak? Cieśnina Malakka. Okres między monsunami nie wystarczałby dopłynąć z odległych Chin do Indii czy na Bliski Wschód, więc chińscy i arabscy kupcy uwielbiali się gdzieś zatrzymać. I tutaj właśnie, że można było znaleźć tylko takie dwa miejsca, żeby odpocząć po drodze od monsunów. W XV wieku Malakka, będąca stolicą pierwszego odnotowanego w historii Malajów sułtanatu, stała się jednym z największych na świecie portów przeładunkowych i centrów handlowych. Dopiero pod wpływem muzułmanów jest jakiś pomysł, żeby zrobić bardziej scentralizowaną władzę i historia Malezji nie wygląda w ten sposób jak historia Polski, że był sobie gdzieś mieszko i on właściwie tylko powiększa albo zmniejsza się, nie? To państwo. Tylko tutaj jest impuls życia, nie, to potem jest tu impuls życia, potem tu jest impuls życia. I tak to wygląda, tak? Czyli w XV wieku, pod koniec jeszcze chyba nawet XIV wieku, zaraz, jak to tam było, zobaczymy. W Malakce właśnie tworzy się sułtanat. Portugalski aptekarz około 1511 roku, on się nazywał Tome Pires, pisał: moim zdaniem nie ma nic równego w świecie. I oceniał obroty handlowe sułtanatu Malakka na nieco tylko mniejsze niż miasta Sewilla, czyli najpotężniejsze hiszpańskie i jednocześnie iberyjskie, jednocześnie europejskie skupisko handlowo-portowe. Dobra. Łagodny klimat, wyrozumiałość przyrody, las dostarczał zwierzyny i owoców, morza obfitowały w ryby, skorupiaki, głowonogi, piractwo morskie uprawiane były przez tak zwanych orang laut, ludzi morza. Uzupełniało to wszystko zyski czerpane z rybołówstwa. Malajom brak więc agresji, ponieważ było łatwo, jest trochę tak jak w starożytnej Grecji. Starożytni Grecy byli tacy, że wystarczyło sięgnąć, były oliwki, to tu też. Bogactwo przyrody, nigdy nie były specjalnie bardzo zaludnione te rejony. Bogactwo przyrody na ilość, według ratia ilości ludzi, było tak, że zawsze było, nie było jakiegoś głodu, jak to w historii Chin, co chwilę głód, prawda? Więc Malajowie są tacy dosyć wychillowani, tacy Jamajka trochę. No i pod koniec XVIII wieku Anglicy zaoferowali sułtanowi Kedachu ochronę przed najazdem władców Syjamu, czyli Tajlandii, i odpowiednie gratyfikacje pieniężne w zamian za objęcie w posiadanie wyspy Penang, co dało początek brytyjskiej dominacji w tym rejonie. Fala nędzarzy, imigrantów chińskich, którzy jak zwykle cierpili głód, dotarli tam w drugiej połowie XIX wieku, by znaleźć pracę w kopalniach cyny. Szybko przekształciło się to, ta fala migrantów, w warstwę biznesmenów, którzy bardzo szybko opanowali przemysł i handel.
Nie mogąc sprostać Chińczykom materialnej rywalizacji, Majowie chętnie zwracali się do władz, żeby one nadały specjalne przywileje synom ziemi, czyli Bomiputra. Bomiputra, synowie ziemi. Czyli Chińczycy przyszli jako nędzarze i bardzo szybko przegonili Malajów, którzy byli zbyt wychillowani, żeby współzawodniczyć. W opublikowanej po raz pierwszy w 1970 roku głośnej książce Malaj Dilemma obecny premier Malezji, w tamtych latach młody, gniewny, rozrabiający w rządzącej partii UMNO, United Malays National Organization, Mahathir bin Mohamad pisał: nie było na Malajach dość ziemi dla każdego i nie trzeba było, znaczy było na Malajach dość ziemi dla każdego i nie trzeba było uprawiać wzgórz, by wyżywić się lub osiedlić. Bujne równiny tropikalne pomogły Malezji we wczesnym etapie rozwoju. Malajowie nazywający siebie synami ziemi, Bumiputra, nie stanowią rdzennej ludności półwyspu, tylko też przybyli. Nie wiadomo do końca kiedy i nie wiadomo do końca skąd. Podobieństwa etniczne i wyglądu sugerują, że prawdopodobnie przybyli z Sumatry, a więc de facto Malajowie są tak naprawdę Indonezyjczykami w pewnym sensie, mimo że pewnie nie byliby zachwyceni takim czymś, bo uważają się za lepszych od Indonezyjczyków, bo mają więcej kasy, nieporównanie. I Indonezja była tak złożona jako kolonia holenderska z tak wielu różnych krajów, że właściwie nie było, nawet nie mieli wspólnego języka. I żeby jakiś język wymyśleć, to od Malezyjczyków pożyczyli. Jest właściwie język, taki wariant języka malezyjskiego de facto wzięli, żeby cokolwiek mieć. Także nie byli pewnie. No ale to nie wiadomo, czy z Sumatry. Może z Yunnan w południowych Chinach, może nawet z Europy, ale raczej z Sumatry. Ważne, że są przybyszami, ale nie patrzą tak na siebie, patrzą na tych rdzennych, bo są jeszcze ludzie pierwotni, czyli orang asli. Orang asli. I ich jest niewiele, 60 tysięcy może osób. W drugiej połowie XIX stulecia gwałtowne rosnące zapotrzebowanie Europy i Ameryki na cynę spowodowało to, że dużo tych Chińczyków przyszło. No i się tak już na początku XX wieku mniej więcej utrwaliło stały taki procentage tego wszystkiego, że około 60%, czy 6 na 10 obywateli Malezji to Malajowie, 3, czyli co trzeci to Chińczyk, a Hindusi to co dziesiąty to Hindus. I mniej więcej to jest tak stale. Od początku XX wieku. Chińczycy mieszkańcy w Malezji, nie wszyscy, w większości są buddystami, ale nie wszyscy, niektórzy są muzułmanami. Malajowie są z mocy prawa muzułmanami, chociaż wiele pokrewnych grup etnicznych, zwłaszcza na Borneo, wyznaje religie chrześcijańskie, na przykład Kadazanowie w stanie Sabah. Islam ma mocne postawy, ale są w nim pozostałości wierzeń animistyczny, świat istot nadprzyrodzonych, demonów i tak dalej. No i tutaj są różne takie teorie, że na przykład Daik, to są takie wyspy, to zastygłe smoki podobno. Mają różne dziwne opowieści o księżniczce z góry Obhir, pięknej czarownicy, w której zakochał się sułtan, Melaki Mahmud Shah, który był prawdziwą postacią zresztą, ale według tej legendy chciał się z nią hajtnąć i ona powiedziała: musisz przynieść mi 7 tac serc komarów, 7 tac serc mikrobów, dzban młodego soku z orzechów palmy i dużej filiżanki własnej krwi i równie wielkiej filiżanki swojego najmłodszego syna. No i oczywiście ślubu nie było, według tej legendy. I takie legendy uzupełniają, można powiedzieć, duchowy świat muzułmański Malezji.
Te opowieści są tak żywe, że nie można uznać je za samej tylko jakąś martwą mitologię, uważa Żor. Wśród Chińczyków dominują buddyści, ale nie brak taoistów, konfucjanistów, wyznawców kultu przodków, także chrześcijan. Muzułmanami jest niewielu Chińczyków malajskich. Hindusi są wyznawcami Hindu, niektórzy też są Sikhami, niektórzy są katolikami. Są święta hinduskie, oczywiście też hinduskie święto Taipusam i grota w Batu. Tam świątynia w Batu jest tego ośrodkiem. Także tutaj Tygiel, kraj Tygiel etniczny to, no tak, kraj Tygiel etniczny, tak. Tereny współczesnej Malezji, aha, zaraz cię tutaj jesteśmy, aha. W drugiej połowie XIX wieku rozpoczęto zakładanie plantacji kauczuku i do dziś Malezja rywalizuje palmy pierwszeństwa. W II wojnie światowej, po II wojnie światowej odkryto sporo gazu ziemnego i tak dalej, i tak dalej. Jest to jakiś taki owoc durian, dla Europejczyka mało jadalny, płody morza, kraby, chrebecki, ananasy i tak dalej. Bardzo dziwny ustrój, bo jest to monarchia dynastyczna, czyli rody sułtańskiej. W ramach rodów sułtańskich jest rotacja elekcyjna, słuchajcie. W latach 1957, czy odzyskanie niepodległości, do 1994 Berło dzierżył każdy z 9 sułtanów, czyli dwa z tych, i potem się rozpoczęła druga runda. Czyli, no, 9 sułtanów, tak. A, czyli nie jest jednak tak, jak myślałem, że, bo jest 13 stanów, to nie jest tak do końca, czyli jest 9 sułtanów tylko, ale te sułtaństwa mają się jakoś tam do tych stanów. Pewnie trochę tak jak landy niemieckie dzisiaj do dawnych zmediatyzowanych, uogólnionych państw niemieckich XIX wieku. Król jest głową państwa, lecz władzą sprawuje premier. Król jest władcą absolutnym tylko swojego stanu, czerpie dochody z tego tytułu i jest absolutnym autorytetem w kwestii prawa zwyczajowego. I cieszy się ogromnym szacunkiem, jak wszyscy inni sułtani. Ale jak już ma tą całość do swojego władztwa, to de facto decyduje premier, a król zajmuje się sprawami takimi papiesko-obyczajowymi, można tak powiedzieć. W ramach całości. Jest faktycznym władcą tylko swojego stanu raczej. Sułtani cieszą się przywilejami, na przykład sułtan Kelantanu, będący adwersarzem premiera, niedawno sprowadził 20 luksusowy samochód i rząd postanowił go obłożyć cłem dużym. Sułtan osobiście przyszedł i powiedział: kluczyki dawaj. No i nie można się mu sprzeciwić, więc mu w końcu tego cła nie nałożono. W 83 spróbowano ograniczyć uprawnienia sułtanów, to się nie udało, w 93 się dopiero udało. Premierowi Mahathirowi, czyli ten premier Mahathir, który rządzi w tym momencie, kiedy ta książka jest, on jest taki dosyć takim twardym gostkiem. Pokażę go, jak on wygląda. On tutaj mam jego zdjęcie. Tak wygląda. Mahathir bin Muhammad. To jest ten, który był w czasie pisania tej książki. Dobrze. I jemu się udało rzeczywiście personalny immunitet sułtanów trochę. Izba niższa Dewan Rakiat stanowi prawo. Izba wyższa do niczego się nie nadaje. Pierdoł. Czyli tak jak u nas decyduje Sejm. Są różne partie. Są trzy partie narodowe. Zjednoczona Narodowa Partia Malajów, tak zwany UMNO, angielski skrót przynajmniej, z Chińczyków Malezyjskich, MCA, i Kongres Hindusów Malezyjskich, MIC. Tak? Czyli są trzy partie narodowe. Jestem, że jakaś tam partia DAK, czy jakaś tam, która jest w zasadzie chińska i to jest główna partia opozycyjna. Także są Chińczycy narodowi i są Chińczycy opozycyjni. Koalicja rządząca walczy nie tyle o zwycięstwo, co o uzyskanie
dwóch trzecich głosów w Sejmie, czyli tym izbie niższej, Dewan Rakyat. Zobaczcie tak przy okazji Dewan, nie? Dewan, czyli Dewan Rakyat. I to, nie wiem, właśnie Dewan czy Dewan, Dewan chyba, bo w Turcji rada to zawsze jest dywan, nie? Więc widzimy wpływy frazeologii takiej ogólnoturecko-muzułmańskiej, mimo że to jest drugi koniec świata, nie? No ale wiara, wiadomo. Koalicja rządząca walczy nie tyle o zwycięstwo, co o uzyskanie dwóch trzecich głosów w Izbie Niższej, czyli w tym Dewan Rakyacie, co umożliwia dokonanie stosunkowo częstych w praktyce zmian konstytucyjnych. No, dobra, co tutaj dalej? Wytworzył się stereotyp wiązania harmonii społecznej z tak zwanym frontem narodowym, czyli Barisan Nacional, tak się nazywa rządząca koalicja. To są te trzy partie narodowe. Jak próbuje ona wciągnąć wszystkie partie, ale nie zawsze się to daje. Najbardziej się miota Pan Malaysian Islamic Party, Democratic Action Party, chińskawa, głównie chińska, czasem jakiś Semagant, to była taka krótko istniejąca partia i tak dalej. Być przeciwko rządowi to wszystko, na co ich stać, bo trudno sobie wyobrazić ścisłą, konstruktywną współpracę inteligencji chińskiej szukającej wzorców modelu demokracji zachodniej ze skrajnie konserwatywnymi muzułmanami na przykład. A więc de facto Barisan Nacional nie ma właściwie alternatywy. Zaraz zobaczymy, czy nadal tak jest dzisiaj. Mimo wszelkiej krytyki obywatele Malezji często mówią o polityce i to nie zawsze w tonie chwalczym. Rząd cieszy się ogromnym, nie tylko jak na Azję, zaufaniem społecznym. W miastach na ogół tych, gdzie dominuje ludność chińska, koalicja czasem przegrywa, ale każdego okręgu fotel w parlamencie uzyskuje tylko zwycięzca, zaś podział kraju na okręgi wyborcze następuje według kryterium przestrzennego niż według liczebności mieszkańców. No więc generalnie szachmęcenie tak, żeby wygrał ten Barisan Nacional. Ministrem może zostać tylko członek jednej z izb parlamentu. Co mi się taki język plącze od tego upału? Prawie nie ma w wojsku i policji Chińczyków, sami Malajowie, tak? To też jest ciekawe. Dołączył do powstałej niepodległej Malezji w 1957 roku, dołączył w 1963 Singapur oraz stany Borneo, Sarawak i Sabah. Singapur wytrzymał tylko 2 lata, a tamte nadal są. Żeby było śmiesznie, Sarawak kiedyś był własnością prywatną rodziny Brooków, ale w 1946 roku przekazali oni de facto się sami Brytyjczykom, no a potem także jest to połączone. Dobra. Brytyjczycy nie zdołali podbić Tajlandii, zaś z Holandią, która była władczynią Indonezji, zawarli w 1824 roku układ ściśle rozgraniczający strefy wpływów. Malezja nie uzyskała niepodległości w walce z kolonialnym imperium, tylko przeciwnie, była to kooperacja, był to proces oddawania władzy. Wainera Brooka, wracającego z Europy na odzyskany tron Sarawaku, mieszkańcy witali z czcią należną władcy w 1945 roku, ale już nie jako ulegli poddani, lecz jako obywatele rządzonego przez niego państwa. Genezy idei niepodległościowych szukać należy w ogólnym przebudzeniu państw skolonizowanych. Studiujący w Wielkiej Brytanii synowie rodzin malajskich spotykali swoich kolegów z Indii, Arabów, Afrykanów i innych tam, gdzie tendencje antykolonialne były. Dlatego po kapitulacji jak była okupacja japońska, która się zaczęła w grudniu 1941 roku, to były 2 ruchy oporu. Jeden giga, komunistyczny chiński i jeden malutki, 5000 facetów
Malays People's Anti-Japanese Army, MPAJA. I oni mieli tylko 5 tysięcy ludziów. I dlatego praktycznie byli zależni od Brytyjczyków, inspirowani z zewnątrz, żeby walczyć z Japończami. To się nic nie dawało za bardzo, tylko ci Chińczycy się liczyli. Japończycy gnębili wszystkich mieszkańców Malajów, ale Chińczyków najbardziej. Między innymi dlatego, że właśnie Chińczycy byli w tej partyzance, to jest stale napędzający się nawzajem proces. Po kapitulacji Japonii chińska partyzantka nie złożyła oręża, tylko zaatakowała reżim kolonialny, atakując głównie jakieś tam personel techniczny, administracyjny i tak dalej, żeby wykoleić państwo. Walki przybrały na sile w walkach 50. w sumie. Stan wyjątkowy obowiązywał aż do 1960. Partyzanci ostatecznie złożyli broń tak naprawdę około 1990 roku. Terroryści ze szczególną zajadłością właśnie zabijali tych inżynierów i zarządców. W imię frazesów, to jest bardzo dziwna sytuacja, dlatego że Malajowie połączyli się z Brytyjczykami i Hindusami przeciwko Chińczykom. Dlatego nie było niczego takiego jak straszliwego zrywania z modelem brytyjskim, ponieważ wrogiem byli chińscy komuniści, partyzantka. To był wróg, a nie kolonializm. Dlatego do dzisiaj słowo komunista i terrorysta dla przeciętnego Malaja oznacza to samo. I zachowano dlatego też, że rola języka angielskiego jest nadal duża, angielskie wzorce prawne i tak dalej. Nie ma z tym zerwaniem. Dobrze. Dobra, i teraz tak. Pod koniec wieku XIV, choć dokładnie trudno powiedzieć kiedy, Parameswara, młody, ambitny, rzutki zięć władcy Tumapel, położonego na terenach Jawy, spierniczył w rejony dzisiejszego Singapuru, by go nie zaciukano. Tam się tam dogadał i tam sobie zrobił państwo. I teraz i tak powstała Melaka, czy Malakka, jako sułtanat. O Tajlandii film już był. I o Indonezji też. Wiemy już z misją dobrej woli, że przybył do Malakki około 1409 roku, rok przed bitwą pod Grunwaldem. Słynny chiński admirał Cheng Ho, ten eunuch, co niby Amerykę odkrył też i tak dalej. I że Parameswara uznał się za lennika cesarza. Dostał paradne jedwabne ubranie, dostał pieczęcie, żółty parasol i inne takie fajne gadżety władzy chińskie. Właśnie to, że żółty parasol, bo u Chińczyków cesarski kolor jest żółty, prawda? Więc to. I tutaj chodziło o to, że to nie jest tak, że Chińczycy zaczęli tam rządzić, tylko w tym rejonie świata się raczej tylko wasalizowało, więc od tego momentu raczej Chińczycy roztoczyli parasol ochronny nad Malajami, nad Malakką, nad kawałkiem Malajów dzisiejszych. Gdy Parameswara obejmował tron w Malakce, była niewielką wioską rybacką. Później się stała, potem on przyjął islam, żeniąc się z córką króla Pasai z północnej Sumatry, który był muslimem. No i Parameswara zmienił imię na Iskandar Shah, bardziej islamskie, prawda? Bliskie stosunki z Chinami to były takie wiernopoddańcze, ale generalnie zawsze chodziło o to, że Malajowie zawsze wiedzieli, że są trochę słabi i że ktoś musi ich chronić. Arabowie i Chińczycy szukali korzystnego miejsca do przeczekania monsunów.
Teoretycznie mogliby wybrać Samudra Pasai na Sumatrze albo właśnie Melakkę. Wybrali Melakkę, dlatego że Melakka miała właśnie tego Iskandara Szacha, ambitnego, silnego władcę, który lepiej chronił przed piratami. Także nie tylko przed monsunami, ale przed piratami. Wspomniany już pisarz portugalski Tom Pires szacował obroty handlowe Malaki w 1510 roku na nieco poniżej 4 milionów cruzedos, czy cruzedos, porównując je z 4-milionowymi, czyli tylko niewiele większymi obrotami Sewilli, czy tam Sewilli, czyli Sewilli, jak my mówimy, jednego z najbogatszych portów Europy hiszpańskiego. Kolejni sułtanie Melaki, podbijając okoliczne ziemie, czyli jakby no zbierając tą całą Malezję do kupy trochę, nie okupowali ich, tylko żądali wzorem Chin i Syjamu, czyli tych państw potężnych, które gdzieś tam były obok, bo to też nie jest, nie można tak powiedzieć, że po prostu Syjamu i po prostu Chin. Wzorem tych państw chińskich, które były blisko, bo Chiny były też często podzielone, no ale w tym przypadku to już były chyba zjednoczone, ale tajska to była państwo Ajudhia. I to państwo Ajudhia nie obejmowało też, tak samo jak Malakka nie obejmowała całej dzisiejszej Malezji, tak samo Ajudhia nie obejmowała całej dzisiejszej Tajlandii. Ale ta Ajudhia, ona rządziła całym tym dachem malezyjskim, tak? Można tak powiedzieć, tą większością Malezji Północnej. Warto o tym pamiętać, więc jak się mówi o historii Malezji, to w sumie trzeba też czytać historię Tajlandii. No ale Malakka jest ciekawa, no bo ona jest rzeczywiście malezyjska, islamska i ma to, co ta Malezja powinna mieć, nie? Jakby. Dobra, i teraz ten druga połowa wieku XV to czas rozkwitu Melaki, czyli dokładnie to u nas to są czasy Kazimierza Jagiellończyka, też czasy rozkwitu, tak przy okazji. No więc druga połowa XV wieku był sułtan Mansur Shan, tak, Shan? Nie, Mansur Shah oczywiście, no właśnie. I jego premier Tun Peraka. I teraz ten urząd premiera to się nazywało Bendahar. I ten Bendahar to tak naprawdę to on rządził i jego pomocnicy, czyli minister finansów na przykład Pengulu Bendahari, dowódca floty, czyli Laksaman, czyli admirał, i szef policji, czyli Temenggong. Ta czwórka to mistrzowie pierwszej rangi. I teraz udało się uniknąć nadmiaru urzędników, jak na przykład, czego się nie udało Turcji na przykład. Państwo działało sprawnie, przepisy portowe były znane wszystkim i dobrze i trwałe, nie zmieniano ich ciągle. Kupcy z zachodu płacili zwyczajowo 6% cargo wartości, a do tego prezenty 2% wartości towaru. Zasada była taka, że władca się zajmuje ceremoniami i kulturą, a premier zajmuje się faktycznym rządzeniem, tak? Nie można było nieposłusznym władcy. To było jak zamach na sakrosanktum, tak? To było coś bardzo, bardzo złego. No i teraz zamach stanu na sułtana innego rejonu Malezji, innego państewka malezyjskiego. Tak jak mówię, Melakka poszła w dół, to Johor się stał ważny na przykład. I zamach stanu na sułtana Johoru Mahmuda w 1699 był takim momentem, kiedy właściwie cała Malezja poszła w dół. Dlatego, że to było coś takiego jak samo serce ustroju, tak? Pękło. Po raz pierwszy zagroziło Melakce oczywiście podbój portugalski, 1511 rok.
Alfonso d'Albuquerque miał 800 Portugalców i 6 Hindusów. Zaatakował i wziął pretekst, był taki, że kilkudziesięciu Portugalców zatrzymano wcześniej tak trochę głupawo i podstępnie. No więc był pretekst dobry. Walka była krótka, Portugalce rządzą 130 lat, do 1640 lat. To jest ciekawe, dlatego że Portugalczycy rządzą do 1640 roku. To jest trochę śmieszne, dlatego że może wiecie, może nie wiecie, ale Portugalczycy stracili swojego króla, no właśnie, Manuela albo Sebastiana, bo tam zawsze byli Manuelowie albo Sebastianowie. W 1580, czy jakoś tak, on zdechł podczas wyprawy przeciwko Marokańcom. Marokańcy go zatłukły. I wtedy hiszpańscy Habsburgowie dziabli też Portugalię. I wypuścili ją właśnie w 40 roku, 1600. 60 lat rządzili nią, mniej więcej. Więc to ciekawe, że akurat, no ale to nie było tak, że Portugalczycy wymiękali, tylko po prostu Holendrzy przypłynęli w 1640 roku. Akurat w tym momencie jakby, żeby Portugalcy się nie otrząsnęli, bo znowu byli niepodlegli, mieli nową dynastię, 1640 to mieli nową dynastię, już Bragança. No i tak jakby Holendrzy zaatakowali tak jakby w tym momencie, zanim się Portugalia otrząśnie, tak? W tym całym czasie północna Malezja jest tajska, należy do Syjamu, cały ten czas. Portugalczycy zostali wyparci przez Holendrów, jak już mówiłem, po półrocznym oblężeniu w styczniu 1641 roku. No i tutaj właśnie znowu jest mowa o tym, że po zamordowaniu sułtana Johoru w 1699 rozpadł się świat wartości i między 1699, to jest dla mnie bardzo smutne, bo jestem XVIII-wiecznikiem, właściwie guzik wiemy, co było w Malezji. Wszystko się rozpadło, mało krajów było jakichś ważnych, nie było jakichś większej polityki, nie ma kultury materialnej, ani nawet w pamięci potomnych, ani nic właściwie. Aż do lat 1780. W 1786 wojska brytyjskie dowodzone przez Francisa Lighta opanowały wyspę Penang, należącą wówczas do sułtana Kedachu. Wyspa była zapłatą za ochronę przez agresywnymi Tajami, czyli Syjamem. I teraz Brytyjczycy zobowiązali się też wypłacić pod upadającemu władcy sporą gratyfikację pieniężną, czyli temu sułtanowi Kedachu. Obiecanki, cacanki, nic nie ten. Ale jedyną formą ochrony było udzielenie sułtanowi osobistego schronienia na wyspie. Wysokość gratyfikacji zmalała też znacznie. Czyli Brytyjczycy nie obronili sułtana Kedachu, czyli spustoszyli go Tajowie, ale przynajmniej go przyjęli na tej wyspie Penang. Dobra, Brytyjczycy zaczęli tutaj utrzymywać własne i pomagać też Holendrom fortyfikacje przed zaborczością Francuzów w wojnach napoleońskich. Tutaj główną rolę odegrał Sir Thomas Stamford Raffles, twórca Singapuru nowoczesnego. No i 10 lat po Kongresie Wiedeńskim w 1824 roku ukształtowano granicę holendersko-brytyjską na Borneo. Naczelna dywizja Brytyjczyków kontrolować handel przez trzy węzłowe porty na półwyspie, czerpać możliwie największe korzyści ekonomiczne, nie mieszając się w konflikty regionalne, czy między tymi sułtanacikami. 1826, układ z Syjamem. Wbrew zobowiązaniu danemu sułtanowi Kedachu, stan ten pozostał pod kontrolą Syjamu, podobnie jak inne północne rejony Kelantan i Terengganu. Natomiast Tajowie zgodzili się nie napastować południowego sułtanatu Peraku. Może dlatego, że obfite złoża wcyny zostały odkryte właśnie w Peraku.
I w połowie XIX wieku malajska ludność półwyspu liczyła zaledwie 300 tysięcy mieszkańców. Tak? To bardzo, bardzo mało. To dla porównania w połowie XIX wieku Brytyjczyków było już 30 milionów. Tak? Także 300 tysięcy mieszkańców to wyglądało jakaś klęska demograficzna, bo to był upadek tych państwowości, prawda? Zresztą nie wiem, jak on tu liczy tą malajską ludność półwyspu, bo przecież Tajowie zjedli północną część, no ale tak czy inaczej tych ludziów do pracy było mało, no więc rudę cyny mieli kopać chińscy migranci zamiast umierać z głodu w przepełnionych Chinach. I wtedy dopiero w Kuala Lumpur powstaje, która była tylko malutką osadą, odkryto tam największe po prostu złoża cyny. I tak rozpoczęła karierę ta wielka metropolia z Petronas Towers i tak dalej. To jest dopiero połowa XIX wieku. Migracja Chińczyków, mafia, handlarze żywym towarem, Chińczycy, lewa ręka szlachetniejsza, bo prawą zabija się ludzi i zwierzęta. U Malajów odwrotnie. Chińczycy, generalnie seks i tak dalej, hazard. Malajowie stronią od giełdy, wszystko uważają za lichwę, także był problem, tak? Przynajmniej tradycyjnie tak było. No więc niekompatybilne kultury, ale. Więc Chińczycy na początku przyjeżdżaliby zarabiać i wracać, ale potem jednak coraz bardziej się tutaj możliwie zakotwiczali. W 1891 roku o wojnie secesyjnej jest kilka filmów, w tym jeden duży. W 1891 roku w Kuala Lumpur było 44 tysiące mieszkańców, z tego 4 piąte to Chińczycy, 80% to Chińczycy. Organizowali się tylko według swoich znanych reguł. Hindusi też zaczęli napływać, ale dosłownie dopiero wtedy, nie w latach 1850, ale raczej 1890 dopiero zaczęli napływać. Ich liczba wzrosła właśnie wtedy. Oni na plantację kauczuku z kolei, czyli cyna Chińczycy, kauczuk Hindusi. Wiele obrzędów malajskich czerpie wprost z obyczajowości hinduskiej, natomiast na przykład ceremoniał milczącego siedzenia wspólnego współmałżonków podczas ślubnej uroczystości. Hindusi, a właściwie Tamilowie z południa Indii, nie stanowili ekonomicznego takiego ani demograficznego znaczenia jak Chińczycy. W 1839 roku na Borneo przybył James Brooke i on, wykorzystując spory między lokalnymi plemionami, bo Borneo to była nędza w porównaniu z Półwyspem Malajskim, no to właściwie zrobił sobie tam prywatne państwo. Następcy Charles i Wiener, Brookowie, rządzili częścią trzeciej wyspy świata aż do 1946 roku. To była chyba największa prywatna własność ziemska na Ziemi. W 1878 roku British North Borneo Company przyjęła z rąk spółki amerykańskiej północno-wschodnią część stanu Borneo, czyli stan Sabah. No i dobra. W 1874 roku gubernator brytyjski Andrew Clark i sułtan Peraku Abdullah podpisali tak zwany traktat w Pangor. Jest to wyspa w cieśninie Malakka. Chodziło o to, że malajscy administratorzy, czyli ci premierzy, powiedzmy, administratorzy dystryktów, stali się bogaci od sułtanów przez zdzierstwa. Więc nawiązano do tradycji dworu sułtanów, do premierów, czyli tych Bendahara, i zrobiono po prostu rezydentów brytyjskich, którzy zastępują tych dawnych premierów. I tutaj to było to, prawda? Czyli 1870 lata Brytyjczycy przychodzą na ręczne sterowanie. Do tego momentu ich to nic nie obchodziło, wydobywali cynę i byli happy.
czyli dopiero w 1870. Nie było żadnego oporu, ponieważ rezydenci brytyjscy po prostu byli nowymi bendahara, czyli nowymi doradcami sułtanów, którzy właściwie wszystko tam robili, więc wszystko ok, nie? Więc nie było buntu. Dobra, i teraz te właśnie, jeżeli chodzi o podział dochodów z cyny, one też były kolejnym powodem, dlaczego administrowanie było, wymagało przejście na ręczne brytyjskie sterowanie. Ale we wschodniej części półwyspu nie było cyny, uwaga, nie było cyny i tam administrowanie nadal mieli w swoich rękach Malajowie. I do dzisiaj widać tą różnicę, ta wschodnia część Malezji jest bardziej, odrobinkę biedniejsza, trochę bardziej tradycyjna, bardziej muslimska, bardziej malajska, a zachodnia część, tam są Chińczycy, więcej brytyjskich tradycji i tak dalej. Na wschodzie tradycyjne wartości malajskie zostały nienaruszone, na zachodzie było wzajemne przenikanie się wartości zachodnich. No, Anglicy oczywiście zbudowali system prawny, drogi, pełna wymienialność waluty z funtem, 1907, nowoczesne rolnictwo i tak dalej. Sultan Peraku Idris, Perak to było to państwo, które dominowało wtedy. Sultan Peraku Idris, jeszcze jako następca tronu, odwiedził w 1887 roku Londyn i potem w Kuala Kangsar stworzył ekskluzywną szkołę dla dzieci szlacheckich, byśmy powiedzieli. No ale później jeszcze w Kuala Kangsar zbudowano też Instytut Sultana Idrysa. I tam pomagali też trochę Anglicy i tak dalej, żeby stworzyć więcej dobrych urzędników, korzystając z brytyjskich wzorców. W 1931 roku zrobiono spis ludności i nagle Malajowie, którzy byli w takiej apatii, się obudzili, że na półwyspie mieszka więcej Chińczyków niż Bumiputra, niż Malajów. I tysiąc było, no troszeczkę więcej było Chińczyków, tak? Tych było prawie 2 miliony i tych prawie 2 miliony, nie chcę mi się tych liczb tam dokładnie podawać, ale Chińczyków było troszkę więcej. No i druga rzecz to oczywiście inwazja japońska. Japończycy prześladowali głównie Chińczyków i to głównie oni byli w ruchu oporu, prawie wyłącznie oni. Malajowie byli tacy apatyczni właśnie i Japończycy chętnie szermowali ideą Wielkiej Malezji, żeby właśnie napuszczać na Chińczyków. Udało się w niewielkim stopniu, ale jednak bardzo niewielkim stopniu, bo Malajowie nie kolaborowali, ale nie kolaborowali, ale tam były takie krótkie, małe przykłady jakieś tam, że czasem dawali się napuścić na Chińczyków, nie? Z punktu widzenia prostego Chińczyka i prostego Malaja to w jednaki sposób wyglądały okropności wojny, brutalność najeźdźców. Wojna pogłębiła konflikt między obu nacjami. Chińczycy nie mieli wyjścia, musieli walczyć, oni stanowili trzon partyzantki antyjapońskiej. Malajowie z biernymi postawami, brakiem jakiejkolwiek aktywności własnej starali się po prostu przetrwać. Chińczycy im zarzucili kolaborację później. I było dużo takiego, kto moralniej się zachował. W powojennym chaosie rządy musiały opierać się na prostych mechanizmach i nie było czasu, żeby robić te wszystkie zabawy w doradców i tak dalej. Dlatego były takie pomysły, żeby uprościć rządy. W sierpniu 1945 roku rząd brytyjski oficjalnie zaakceptował koncepcję Unii Malajskiej, uzyskano formalną zgodę wszystkich sułtanów. Wielu z nich strasznie na to krzywiło ryj, ale wszyscy podpisali. To było takie typowe dosyć. Ale Malajowie szybko jednak w czerwcu 4-6 już się plują. Więc Anglicy 4-8 mówią: dobra, no to nie będzie Unii Malajskiej, ale będzie Federacja Malajska
i ona bardziej będzie tutaj respektować przywileje Malajów ponad Chińczykami i te różne regionalne świętości. Rozwój wydarzeń postępował teraz tak szybko, że administracja kolonialna nie nadążała. UMNO, to jest powstała ta główna w marcu 1406, powstała ta duża partia Malajów narodowa. Ona odrzuciła koncepcję Unii Malajskiej i w ogóle zaczęła chcieć, żeby nie było już brytyjskiej administracji. Chińczycy, którzy teoretycznie stanowili siłę zdolną poprzeć ideę Unii Malajskiej, stwierdzili, że oni będą walczyć na własną rękę. Najpierw pod przewodem Malajskiej Partii Komunistycznej, a potem we własnych. Już właściwie to oni nawiązali do walki, którą robili z Japończykami. Partyzantów chińskich wspierali drobni farmerzy, przeważnie chińscy osiedleńcy, kooperujący z nimi już w czasie kampanii antyjapońskiej. Dlaczego osiedleńcy? Dlatego, że gleby malajskie są takie, że co jakiś czas one się łatwo wyjaławiają i trzeba się przenosić, więc oni są wiecznymi kolonistami, de facto wiecznymi przesiedleńcami. W 1948 roku rząd ogłosił stan wyjątkowy, trwający aż do 1960 roku. Dla Malezyjczyków do dzisiaj określenie komunista równa się określeniu terrorysta. Dokonano przesiedleń osadników, pozbawieni wsparcia partyzanci ograniczyli zasięg swoich operacji. Po nieudanej próbie politycznego rozwiązania konfliktu w 5-5 roku, to znowu tam terroryzm, zamachy. W 58 roku większość partyzantki się poddała. Zamachy, akty terroru się ograniczyły do jednego w miesiącu, więc można powiedzieć, że w 58 się zasadniczo wojna skończyła, ale siły guerillas nigdy nie miały. Głupia używanie nazwy hiszpańskiej w odniesieniu do partyzantki. Dobra. Siły partyzantów liczyły średnio kilka tysięcy osób, może 8, a walczyło z nimi 70 tysięcy policjantów, ćwierć miliona osób z samoobrony, jakiś home guards, 8-40 tysięcy. Tego nie rozumie nikt, kto nie rozumie walki w dżungli. Że możesz mieć metr od siebie człowieka i go w ogóle nie widzisz i raczej go wyczuwasz, tak? Czyli no i często trzeba było tłumaczyć na międzynarodowych spotkaniach, jak wygląda ta walka, a to pamiętajcie, że to jest jeszcze przed walką Francuzów i Amerykanów w Wietnamie zasadniczo, albo no tam się zaczynają, może te francuskie to się zaczynają wtedy. Także ciężka sprawa. Reakcja malajskich i chińskich polityków na opisywane wydarzenia była dość zaskakująca. Utworzona została Chińska Partia Malaysian Chinese Association, która miała być narodowa i wydawało się, że oni poprą może tę komunistyczną partyzantkę, ale nie. Oni zaczęły współpracować z tą dużą partią malajską narodową, czyli z UMNO. I UMNO i MCA właściwie zaczęły tworzyć ten sojusz, który my znamy z naszych czasów. No i to szybko już poszło, droga do niepodległości została otwarta, czyli zobaczcie, większość Chińczyków też nie popierała tych komuchów, nie? Droga do niepodległości została otwarta. W sierpniu 1957 roku parlament ratyfikował konstytucję. Na największym placu Kuala Lumpur przywódca UMNO, Tunku Abdulrahman, trzykrotnie krzyczał Merdeka, nie? Merdeka, 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 czyli niepodległość. Tym też łatwiej zdobyć władzę niż ją sprawować. Pierwszym królem został sułtan stanu Negri Sembilan, a pierwszym premierem, no właśnie, Tunku Abdulrahman. Już w 1931 roku pierwszy problem, jak już przebrzmiały po 4 latach trochę ten zapach niepodległości, prawda?
Abdul Rahman wysunął ideę poszerzenia terytorium kraju, przyłączenia do nich Sarawaku, Sabahu, Singapuru i Brunei. No i to groziło wybuchu wojny z Indonezją, ale do połączenia doszło dzięki temu, że pomogła Wielka Brytania. To jest też ciekawe takie, prawda, że generalnie ładnie to wyglądało, mimo że Brytyjczycy, no bo wcześniej Brytyjczycy byli bardziej tacy bierni, bo potrzebowali wszystko, co było na wschód od Suezu, było na Suez zrzucone w 56, ale potem mieli już trochę wojsk i mogli ewentualnie naciskać. Pomogli. Dobra. W Singapurze zamieszkiwało wtedy 80% Chińczyków. Produkt krajowy per capita był znacznie wyższy niż w Malezji, ale referendum wykazało, że przytłaczająca większość jest za. We wrześniu 1963 doszło do połączenia wszystkich czterech organizmów, czyli Sarawaku, Sabahu, Singapuru i Malezji. No i tutaj się w 65 roku Singapur jednak wysforował, bo tam 80% to byli Chińczycy, więc to było niekompatybilne. A w Malezji tylko 30, tak jak dzisiaj. Tymczasem ustały napięcia na linii Malezja-Indonezja po krwawym obaleniu komunistycznego czy komunizującego prezydenta Sukarno w Indonezji. To następny jego popierający Amerykę Suharto podpisał z Malezją traktat pokojowy. Filipiny to samo po elekcji Marcosa. Najważniejsze było narzucenie języka malajskiego jako obowiązującego wszystkich przy ograniczonych możliwościach wykorzystywania chińskiego, czyli mandaryńskiego i tamilskiego. No i od razu się zaczęli pluć Chińczycy w 1969 roku. Demonstracje. W rozruchach kilkaset osób. W 1969 koalicja rządząca po raz pierwszy jedyny zdobyła poniżej 50% w parlamencie. I teraz ciekawe jest to, że jak na Azję, to mimo wszystko skala rozruchów nie była zbyt wielka. Główną siłą opozycyjną była Democratic Action Party, teoretycznie wielonarodowa, praktycznie chińska. Jeszcze przed rozruchami młody działacz UMNO, Mahathir Mohamad, który jest premierem tego kraju w momencie, kiedy jest ta książka pisana w 1995 roku, zrobił taką książkę o nazwie The Malay Dilemma, czyli dylemat malajski, mówiąc, że trzeba szukać w jakiś sposób tutaj zgody tych obu etniczności, bo z Hindusami to takiego problemu nie było, ale chińsko-malajskiej zgody. I tutaj w zasadzie Malezja w 1969 roku znajdowała się na krok od tragedii podobnej do jugosłowiańskiej albo zakaukaskiej. No ale wdrożono, i to jest jeden z bardzo niewielu przykładów w historii, kiedy wdrożono politykę ekonomiczną, by rozwiązać problemy polityki wewnętrznej i problemy społeczne. Nowa polityka ekonomiczna, New Economic Policy, czyli NEP, nomen omen, została wdrożona na okres 20 lat od 1971 roku. No i obowiązywała do 90. Podstawowe kierunki nadal pozostają trwałe, przynajmniej w czasach, kiedy ta książka powstaje w 95 roku, tak? Tylko, czyli tak, problemy z Chińczykami 1969, wdrażanie nowej polityki 71. W drugim planie rozwoju Malezji, Second Malaysia Plan, na lata 1971-75 sformułowano to, że trzeba przyspieszyć proces restrukturyzacji społeczeństwa, wyeliminować identyfikowanie rasy i pozycji ekonomicznej. Nie może być tak, że Malaj, ponieważ leniwy, to jest biedny, a Chińczyk zawsze bogatszy i że to się utrwala, bo to będzie zawsze, się będą nienawidzieć, prawda? Dochód w 1970 roku, dochód na mieszkańca Malezji wynosił $380 i wyższy w Azji miały tylko Japonia, Hongkong i Singapur, no i Tajwan. Ale dystrybucja była, ogromne dysproporcje. Generalnie było tak, że średni miesięczny dochód rodziny chińskiej był dwa ponad razy większy niż malajskiej,
a hinduskiej 1,5 raza większy. W swojej masie Malajowie byli na skraju nędzy. To nie znaczy, że nie było tak, że Chińczycy niektórzy nie biedowali, ale biedowali znacznie, znacznie mniej i rzadziej. Dysproporcje pogłębiał podział ról zawodowych. Malajowie głównie pracowali w rolnictwie i leśnictwie 66%, Chińczycy głównie w handlu 22%, w przetwórstwie 17%, chociaż w rolnictwie też 30%, czyli 2 razy rzadziej w rolnictwie, wielokrotnie częściej w innych rzeczach. Malajowie właśnie byli ci biedniejsi. No i tutaj kapitał zagraniczny skupiał w swoich rękach, uwaga, 63%, to zagraniczny. Kapitał duży, kapitał rodzin chińskich to prawie 30%, a inne to praktycznie zaniedbywalne. Praktycznie Malajowie i Hindusi nie posiadali niczego z firm. Ale trzeba się było odwołać do zakorzenionego przekonania o szczególnych prawach synów ziemi, więc trzeba było coś zrobić, żeby Malajowie też się zaczęli bogacić. Więc trzeba było, tutaj odszedł wtedy od władzy Tunku Abdul Rahman, czyli pierwszy premier, bo uznano go, że jest zbyt uwikłany w ten cały proces tworzenia się dopiero Malezji Nowej i tak dalej. No i ale to nie znaczy, że go jakoś potępiano czy gnębiono, tylko po prostu, że wykonał swoje zadanie i nadal cieszył się ogromnym szacunkiem, a stwierdzono, że nowy lider na nowe czasy. To ciekawe, nie? Że musi być ktoś inny. No i teraz stwierdzono, że trzeba powiększyć import i eksport, że trzeba wzmocnić konsumpcję, że trzeba mocno dowartościować te części gospodarki, którą się zajmują Malajowie. I że trzeba bardzo mocno jechać w wysokie PKB, bo inaczej będzie to zawsze zabieranie jednym i dawanie drugim. To jest w tym Second Malaysia Plan. No i stabilizacja polityczna kraju miała dzięki temu. Ulgi i preferencje dla inwestorów malajskich i wielu Chińczyków, którzy byli nie do końca zadowoleni, no bo to było dowartościowanie Malajów, ale oni to rozumieli, że jak oni będą mieć pieniądze, a tamci nic, no to będzie dla nich niebezpieczne też. Chociaż niektórzy Chińczycy będą tworzyć różne prywatne kontrfundusze, żeby jakoś tam tyle nie stracić wobec tego. Firmy takie jak Motorola pracowały później w latach 70-80 w obiegu zamkniętym, przeznaczając niemal całą swą produkcję na eksport. W Malezji wytwarzało się po prostu taniej, niższe podatki preferencyjne dla inwestorów typu Pioneer Status, tańsza siła robocza bez zagrożenia destabilizacją, jednak pomimo sprowadzania mieszkańców Malezji do ruch czysto wykonawczych zmniejszyło się bezrobocie, wzrosły zarobki i takie tam. Na progu NEP Malezja była w sytuacji typowej dla państw trzeciego świata, wahania cen duże i tak dalej, potem znacznie lepiej. No i teraz co tu jest jeszcze ciekawe, w 1970-tych latach odkryto ropę, znaczy wcześniej już trochę odkryto, ale dopiero w 70-tych jest takie mocne wydobycie. W 1981 roku cena kauczuku poszła strasznie w dół, nie wiem czemu, może syntetyczny kauczuk wchodzi bardziej, chyba tak. Produkt krajowy Malezji rósł wolniej niż w latach 80., osiągając tam 5,8%. Dopiero od 1987 roku wysoka dynamika wzrostu gospodarczego sprowadziła i tym razem już na stałe, przynajmniej na stałe w obrębie tej książki, czyli do 1995 roku. W 1990 roku Malezja osiągnęła jeden z najwyższych na świecie wskaźników wzrostu produktu PKB obok Chin i Tajlandii. W 1970 roku odnotowano wzrost udziału przemysłu wydobywczego, ale potem już głównie przesunięcie w kierunku przetwórstwa. Zobaczcie, tak wygląda malajski parlament. To jest ten wysoki budynek. Ja myślałem, że tylko Chińczycy mają w wieżowcu się spotyka ta rada ich tam. A tutaj się okazuje, że nie tylko. Malajowie też w wieżowcu się spotykają.
na obrady. Oczywiście tutaj są świątynie buddyjskie, prawda? Ale jest też meczet. Zobaczcie, jaka laba w meczecie. Jaka laba w meczecie. No i tutaj chińska pagoda, ale i meczet, prawda? Zróżnicowanie pełną gębą. Trochę Arabia, trochę Turcja, trochę Indie, trochę Chiny, nie? Istotne przewartościowania weszły do tutaj przemysłu przetwórczy, elektryczny, ciuchy, maszyny. Dzięki rekonstrukcji gospodarczej, restrukturyzacji gospodarczej stał się producentem, eksporterem wyrobów przetworzonych na wielką skalę. Tutaj się zakłada, że być może w roku 1984, czyli takim orwellowskim, zakładało się, że w 2100 Malezja może osiągnąć 70 milionów mieszkańców. Już mówiłem, że Malezja była brytyjską kolonią, ale zachowano sułtanów. Po prostu najpierw tylko byli doradcy ekonomiczni, a potem byli doradcy sułtanów na wzór, powiedzmy, renesansowej Malezji, tak, XVI-wiecznej. Tylko to już byli premierzy, doradcy brytyjscy. Była kolonią, ale nie była władza brytyjska. Tak. Dobra, wracamy do 1984 roku. Mówiono o tendencji do powiększania liczby ludności, będącej naturalnym źródłem bazy konsumpcyjnej. W dokumencie dokładnie takich używano słów. Zaczęto w 1971 roku, już nastąpił ogromny wzrost wydatków budżetowych na cele inwestycyjne, żeby doinwestować agencje rządowe i inne takie rzeczy, żeby mocno urosły te fragmenty gospodarki, w których pracowali Malajowie. Natomiast Chińczycy sobie poradzą, tak uważano. No i tutaj w 1978 roku bardzo dużo w rolnictwo, w palmę olejową i tak dalej. Także kredyty na przeniesienie swoich działek gdzieś indziej, dlatego że gleby malezyjskie po pewnym czasie ulegają erozji. Przesiedlanie i tworzenie nowych miejsc pracy jest więc konieczne ze względów naturalnych. To jest na stronie 69. Malaysian Industry Development Authority, MIDA, ona pomagała w tym. Można zapamiętać, że tak jak król Midas. No i tutaj były też, jeśli chodzi o Petronas, na przykład National Petroleum Corporation, tak, to było wszystko państwowe, tak, czyli ropa była de facto rządową agencją, tak, Petronas na przykład, ta, która ma ten najwyższy budynek w Kuala Lumpur, Petronas Towers, prawda? Rodzimy kapitał był, jak wielokrotnie podkreślano, zbyt słaby, więc dla jego zmobilizowania powołano giełdę papierów wartościowych w Kuala Lumpur. Jednak jej rezultaty były nikłe, zaś dominacja giełdy singapurskiej zbyt widoczna. Jedyną drogą zapewnienia wpływu państwa na funkcjonowanie gospodarki wydawały się decyzje administracyjne. Ich zakres, choć wciąż pozostawał znaczny, zmniejszał się jednak wskutek dopływu wysoko kwalifikowanych kadr doradców. Kiedy zaczęto, Malajowie oczywiście dostawali wielokrotnie częściej koncesje niż Chińczycy, bo cały myk był taki, żeby zmniejszyć przepaść między obiema grupami etnicznymi, no i aby było, wszystko się rodziło dobrze, jak to się mówi. No ale szybko się okazało, że Chińczycy są sprytni, dogadali się z Malajami w ten sposób, że wytworzyły się firmy, które nazywano bardzo często Alibaba. Alibaba jest taka firma, dzisiaj, tak, Chińczyka Jacka Ma, ale to nie ma nic wspólnego z tym. Chodziło o to, że firmy te nazywano zbiorcze firmami typu Alibaba. Chodziło o to, że Ali to był muzułmanin, Malaj, a Baba to był Chińczyk malezyjski. Ali zakładał firmę i dostawał rządowe wsparcie, ale firmy tak naprawdę prowadził Chińczyk, odpalając coś niecoś temu Alemu. Także to, co dobrze wyglądało makroekonomicznie, to w mikroekonomice pokazało się, że Chińczycy nadal są górą.
Zaczęto tworzyć międzynarodowe spółki handlowe opartych na wzorcach japońskich, tak zwane Sogo Shokas. To pewnie jest właśnie jakaś forma naśladowania japońskich keirytsu. Rząd Sogo Shoskas. Rząd został zmuszony do redukcji wydatków publicznych, jak osłabła dynamika rozwoju w latach 80., kiedy spadły te, recesja była 8,5, 8,6 i takie tam. Dochód na per capita, dopiero w 1987 nastąpiło przyspieszenie rozwojowe i znowu PKB do góry poszło. Dochód w wysokości 3,5 tysiąca dolarów na głowę uzyskana w 1994 roku, czyli na rok przed wydaniem tej książki, nie jest jakiś imponujący, ale i tak przekraczał dochód na przykład w Polsce. Malezja z PKB w 1987 roku, Malezja z PKB 1810 też była niedaleko Meksyku, RPA, Brazylii i Polski. Bezrobocie spadło w 90-tych latach do 4%. Pojedyncze przypadki nędzy były raczej rezultatem dewiacji społecznej niż skutkiem niesatysfakcjonujących standardów życia już w latach 90. Także kompletna zmiana pod tym względem, tylko trzeba pamiętać, że jednak mimo wszystko mamy do czynienia z rejonem, który zawsze miał w sobie, był zawsze położony dobrze geograficznie, zawsze miał dużo owoców, kauczuku, ropę i wszystko inne, tak? Więc to nie jest tak, że jednak nihil novi sub sole. No ale dobra, silna progresja, podatki, bardzo silna progresja, żeby bogate Chinole płaciły. Reakcja Chińczyków, jeżeli chodzi o dobory na studia o uczelniach malezyjskich i jeżeli chodzi o inwestowanie. Wielokrotnie częściej dawano właśnie inwestycje, pomoc inwestycyjną Malajom, ale Chińczycy zaczęli tworzyć własne prywatne takie. Tutaj czołowa partia chińska MCA reagowała na te fakty tworzenia agencji rządowych wspierających malajskich inwestorów, znaczy tych biznesmenów, organizując własną Multipurpose Holdings Berhad. Więc to jest, ale wiadomo, co chodzi. Reakcja Chińczyków na pierwszeństwo, na no, tą pozytywną dyskryminację względem Malajów na studiach, nawet w stosunku 4:1, reakcja Chińczyków, masowe wysyłanie dzieci na studia na zagranicę, co dawało im niewątpliwie przewagi jakościowe. Po powrocie znów zaczęli wygrywać z konkurencją z edukowanymi w gorszych uczelniach, bo rodzimych, Malajami, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Także nie wszystko dało się, ale i tak udało się częściowo zasypać różnice w poziomie życia między Malajami i Chińczykami, co sprzyjało tutaj spokojowi społecznemu, że tak powiem. Model malezyjskich partii politycznych różni się wyraźnie od modelu dominującego w kręgu cywilizacji zachodniej. Powielając wzorce administrowania na wzorce na brytyjską modłę, narody Malezji wcale nie naśladowały brytyjskich rozwiązań w polityce. Partie są tak naprawdę etniczne, a nie inne tutaj. I tutaj znowu gadanie o tym krwawych rozruchach 13 maja 1969 roku uwidoczniły małą skuteczność preferowanych przez Tunku Abdulla Rahmana metod uzyskania kompromisu. No więc dlatego później mamy 1974 stworzenie tego Barisan Nacional, czyli tej unii tych trzech partii narodowych, czyli UMNO malajskiej, chińskiej, tak, MCA i tej hinduskiej, też M coś tam. 1974 stworzona jest Barisan Nacional, czyli taka partia czapka narodowa. I ona będzie od tego momentu starała się pozyskać wszystkich ambitnych polityków w całej w zasadzie Malezji,
tak, żeby nadal był spokój. Jednocześnie 4 lata wcześniej, w 1970 roku, opublikowana została deklaracja ideowa Malezji, tak zwana Rukunegara. 5 podstawowych zasad obowiązujących każdego obywatela. Są to wiara w Boga, lojalność wobec króla i ojczyzny, przestrzeganie konstytucji, rządy prawa, właściwe zachowanie i moralność. I mówiono, islam jest oficjalną religią Federacji Malajskiej. Inne religie i wierzenia można wyznawać w pokoju i harmonii i nie można nikogo dyskryminować z powodów religijnych. W ślad za Rukunegarą wprowadzone zostały poprawki do konstytucji zabraniające publicznego kwestionowania reguł deklaracji oraz krytycznego wypowiadania się o tzw. problemach drażliwych. Należały do nich zagadnienia władzy i statusu sułtanów, praw obywatelskich, narodowości niemalajskich, specjalnych praw i przywilejów Malajów, także ekonomicznych, roli islamu jako religii oficjalnej oraz statusu języka malajskiego jako narodowego jedynego. Na straży tych postanowień stalić mieli formalnie sułtani i tego nie można było ruszać. Jak określił to przywódca MCA, czyli tej chińskiej partii narodowej, współdziałającej z tą główną UMNO, tą malajską, Tan Siu Sin powiedział, lepiej mieć mniej niż 100% demokracji, niż nie mieć jej wcale. Zresztą ten taki model nie jest aż taki niezachodni. Słuchajcie, ten model, że są drażliwe tematy, których nie ruszamy, ale poza tym możesz sobie wyznawać, co chcesz. Strona 84. Być może Andrzej Żur tego nie wie, bo nie jest historykiem, ale był już kiedyś takie jedno państwo, które było absolutnie tolerancyjne, europejskie państwo, mówię, że nie jest to taki nieeuropejski wzorzec, tylko że z dawnych czasów. W XVII i XVIII wiecznej Holandii, czyli Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden, czyli Zeven Verenigde Provincien, czyli Unii Zjednoczonych, Republice Zjednoczonych Prowincji Niderlandów, czyli w Holandii XVII i XVIII wiecznej, było coś takiego, że można było, była absolutna wolność słowa z wyjątkiem krytykowania instytucji i przede wszystkim tego, jak rząd wygląda w Holandii. Więc to nie jest aż taki nieeuropejski wzorzec. To nie jest europejski wzorzec dwudziestowieczny, ale to jest europejski wzorzec. I nie wiem, czy tutaj jest jakieś połączenie, bo to jest dokładnie coś takiego, no ale może nie. W istocie Malezja dokonała wówczas wyboru między podążaniem ścieżką ideałów obowiązujących na Zachodzie, to już dalej Żor, i w znacznej mierze przeniesionych już na grunt nowo powstałego państwa dzięki kolonialnym wpływom, a odwołanie się do władczych wzorców ukształtowanych w okresie sułtanatu w Melakce. Malezja przyjęła z dorobku cywilizacyjnego Zachodu znacznie więcej niż inne państwa postkolonialne, to prawda, ale stojąc w obliczu groźby rozpadu państwa nie naśladowało niektórych zachowań politycznych, czyli na przykład absolutnej wolności słowa i paplania nad każdy temat, nie na przykład. No ale jak mówię, można wystarczy trochę cofnąć w przeszłość i wziąć najbardziej postępowe państwo XVII-XVIII-wiecznej Europy, którym była Republika Zjednoczonej Prowincji Niderlandów. No, tutaj tego oczywiście nie ma, to ja tutaj dopowiadam, żeby stwierdzić, że to też jest w sumie zachodni wzorzec, no ale dobra. A cholera wie, czy tam czegoś, wiecie, zaraz obok była Indonezja, która była kolonią holenderską. Kto wie, kto wie. W 1975 roku wprowadzono specjalne regulacje, zawieszone normalne procedury sądowe w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa państwa. I te procedury sądowe, które są zawieszone w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa państwa 1975 roku, są główną przyczyną protestów opinii światowej, że Malezja nie jest taka do końca demokratyczna, taka do końca liberalna, co się jest tożsame dzisiaj nie z jakiegoś dziwnego powodu, chociaż demokracja to w ogóle nie jest żaden ideał, tylko sposób wyłaniania rządów, natomiast, no ale dobra. Ostatnie masowe represje dotknęły przeciwników politycznych w 1987 roku, w dniach, zaraz zobaczymy, bo ta książka jest napisana w 1995 roku, może jakieś prześladowanie polityczne dotknęło kogoś szerzej po 1995 roku, zobaczymy. Ale tak jak ten autor mógł tu wiedzieć, no to tak, ostatnie masowe represje dotknęły przeciwników politycznych w 1987 roku w ramach zmagań wewnątrz UMNO o władzę partii.
ale śledząc blisko 40-letnią historię niepodległej Malezji, wtedy 40-letnią, bo jest 70-letnią teraz prawie, nie można negować faktu, że oprócz wydarzeń wstrząsów w 1969 roku, kilkaset trupów, kraj nie przeżył żadnych poważniejszych wstrząsów politycznych, tak charakterystycznych przecież dla Azji. No i to prawda. Były zamieszki studenckie w 1974 do 79, w 74, 75, 6, a potem jeszcze w 77 w stanie Kelantan były walki, przepychanki z ortodoksyjnymi muzułmanami w tym stanie Kelantan. Najpierw o tych studentach 7-4, 7-5, 7-6. No więc ci studenci, zaresztowano tam kilku z nich, bo oni byli przeciwko eksmisji dobrych, drobnych farmerów w Johor-Bahru. Ostra interwencja Mahathira, który był wtedy ministrem edukacji, a teraz jest premier, a teraz w 1995 roku premierem, zarzucił studentom komunizm i takie tam. A no i tutaj było dużo, i teraz ciekawa sprawa, tam był między tymi zatrzymanymi był Hismudahkin Rais i Anwar Ibrahim, którzy później są też czołowymi politykami. I to jest takie dosyć charakterystyczne, że niby nie wolno się burzyć, ale burzyciele potem zostają czołowymi politykami. Aresztowania osób zarządzających bezpieczeństwo nie miały na ogół masowego charakteru i tylko w niektórych sytuacjach obejmowały więcej niż 1000 osób. Nikogo nie skazywano z powodów politycznych właściwie nigdy na śmierć, zesłanie ani długoletnie więzienie. To jest ciekawe. Więc tutaj nie ma czegoś takiego jak autokracja dla autokracji. Jest raczej nawiązanie do patronackiej koncepcji sprawowania władzy znanej z sułtanatu Malakka i tak dalej. Czyli w zasadzie no nie jest to ten ścisły taki podział demokracja, autokracja, tak? No nie ma tego. Mahathir uważał i uważa nadal, że środki masowego przekazu powinny pełnić rolę raczej dydaktyczną niż informacyjną, ale przed wyborami w 90 roku nieregularnie wydawany przez Semaganat 46 czasopismo The Rocket nie zostawiało na gremium sądowym suchej nitki. Gdyby oceniać wolność prasy przez pryzmat tej właśnie gazety, trzeba byłoby przyznać rację Mahathirowi, że lepiej już niech prasa wychowuje. Ale de facto Malezja nie była i nie jest krajem, w którym swobody demokratyczne są łamane w sposób zdecydowany czy brutalny. Główne tytuły gazet, zwłaszcza anglo- i malajskojęzycznych, New Straight Times, czyli Nowy Times Cieśninowy, New Straight Times, Utusan Malaysia, The Star oraz chiński Sinchou Jipoh stawały się stopniowo własnością agencji rządowych w latach tam 70-80. W 84 rządowa agencja prasowa Bernama przyjęła w całości monopol na dystrybucję informacji, ale nie ma nadużywania tego monopolu, co jest ciekawe. Atakowany na forum międzynarodowym Mahathir w latach 90. apelował o prawo do własnego oblicza demokracji, wskazując przy tym na negatywne skutki kurczowego trzymania się zachodniego rozumienia tejże. Także jeżeli chodzi o ranking swobód obywatelskich, no to rzeczywiście troszkę się zmieniło, ale niewiele się zmieniło, tak? Środkiem finalizowania. Aha, i tutaj jest właśnie ten coraz bardziej taka próba przejmowania ciekawych polityków, żeby oni byli związani z tą partią czapką, tym BN. Żeby był spokój. W obliczu różnorodnych nacisków o przeciwstawnych politycznych opcjach rząd przyjął na siebie rolę moderatora prowadzącego umiarkowaną politykę środka. I po jednej stronie mamy Chińczyków malajskich, którzy często są zupełnie świeckimi ludźmi europejsko myślącymi dosyć, a po drugiej stronie mamy tych Allahu Akbar. Kiedy była wojna amerykańsko-iracka o Kuwait,
czy też wojna iracko-kuwejcka de facto z amerykańską interwencją, tak by należało powiedzieć, Malezja była niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. I ona przyłączyła się do innych głosów Rady Bezpieczeństwa ONZ, żeby potępić Husajna, ale po kilku dniach dopiero, żeby ortodoksyjni muzułmanie sobie mogli pokrzyczeć. Pozwolono też organizować demonstracje antyamerykańskie przed dobrze strzeżoną ambasadą. Kilkuset fanatyków znosiło okrzyki typu Bush, syn szatana. Ale dobrze zabezpieczono tą ambasadę, żeby nic się nie stało. I to jest taki typowy właśnie, że trochę diabłu ogarek, a trochę Bogu świeczkę, nie? Jeżeli chodzi o Sarawaku, Sarawak to jest ten południowy stan na Borneo. Na Borneo są tylko dwa stany. Południowy stan Borneo, Sarawak dysponuje w parlamencie federalnym tak dużą liczbą miejsc, że w żadnym razie rząd nie może pozwolić na zwycięstwo opozycji w tym stanie. Daje to tutaj, no i dlatego nawiązuje się kontakt z tymi. Sarawak to 1/4 Malajowie, 30% Chińczycy i aż o 45% pozostałych różnorodnych grup etnicznych. Tak to wygląda. Także bardzo się dba o to, żeby do kogo tu się dołączono. Włączono do koalicji SUP, czyli chińską partię, SUPP. I w ten sposób zrobiono tak, żeby mieć te 50 kilka procent w tym Sarawaku na stałe, tak? 1/4 Malaje i 30% Chińczyki, 55%, tadam! Znacznie gorzej jest w Sabahu, bo w Sabahu, co jest w Sabahu? To jest ten cypel na samej górze Borneo, bo tam rząd federalny musiał walczyć nie tylko z tradycyjnie zorganizowaną opozycją, ale także samorzutnie wykreowaną siłą polityczną wewnątrzpartyjnym przeciwnikiem. Tun Mustafa Harun, przywódca United Sabah National Organization, był separatystą i to był dopiero problem. Lecz no i założono taką partię Beriaya, żeby wszystkich tam zjednoczyć przy Kuala Lumpur, ale malajzacją wkurzyli Kadazanów, chrześcijan. I w ten sposób Beriaya miała w 1986 roku tylko 17%, a USNO, czyli ta główna, miała, nie, zaraz, USNO, co to jest to USNO? A nie, to USNO to właśnie, a co to jest ta PBS? Aha. No, czyli 17% mieli tylko rządowi w 1986 roku w wyborach. No i co zrobiono? No udało się pozyskać paru polityków chyba po prostu, bo nie wiem co tutaj zrobiono, tak to napisał, że już nie pamiętam co sobie tu zanotowało. Jest duże połączenie gospodarki i polityki, trochę jak bardziej jeszcze niż w Japonii i Korei Południowej może nawet. Bank Bumiputra realizował linię polityki gospodarczej rządu, zaś wśród osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji znalazły się oficjalne osobistości. Agencja rządowa Petronas wykupiła udziały i wierzytelności BMF, czyli Bumiputra Malaysia Finance i oni, i to Bumiput, to BNF dużo włożyło w nieruchomości w Hongkongu i ogromne straty rzędu kilku miliardów, no właśnie tych, nie pamiętam jaka tam jest się nazywa ta ich waluta, ale kilku miliardów tego czegoś, no i kupa, nie? I Petronas, ponieważ tu byli rządowi, to Petronas to wykupił, i konsekwencji personalnych za te głupie
straty nie wyciągnięto. Opozycja, tak samo jak koalicja, względem siebie nawzajem często o korupcję oskarżają, ale tak naprawdę to jest raczej taki sposób prowadzenia polityki, a nie prawdziwa walka z korupcją. Zbyt często oskarżenia o korupcję wzajemne powoduje, że temat korupcji jest niezwykle drażliwy. Tu jest strona 99 teraz. W 1994 roku po artykułach w prasie brytyjskiej na temat skorumpowania polityków malezyjskich rząd zareagował niezwykle ostro. Doszło nawet do zerwania bardzo korzystnych dla Brytyjczyków wieloletnich kontraktów na dostawy broni. Elity polityczne, mając ze sobą argumenty niezaprzeczalnych sukcesów gospodarczych, zaczęły strasznie dbać o swój nieskazitelny wizerunek, żeby nie gadać o tej korupcji. W 1983 roku był ciekawy spór między premierem i sułtanem Johoru o tym, kto powinien wyznaczać ostatni dzień Ramadanu. W 1986 roku był kolejny kryzys polityczny wokół tego, że za bardzo autokratycznie w sobie postępował Mahathir, czyli ten premier. No i recesja w gospodarce. I pojawiły się, trzeba było zrobić oszczędności i przestano dofinansowywać te różne malajskie start-upy, byśmy dzisiaj powiedzieli. Mahathir zdecydował się na przedterminowe wybory. Rząd miał tą przewagę nad opozycją, że decyduje o terminie wyborów na krótko przed ich przeprowadzeniem. No i dlatego udało się odzyskać to, a potem mamy konwencję UMNO, czyli tej głównej partii malajskiej narodowej, która ma prawie zawsze połowę wszystkich głosów na dzień dobry. I potem wystarczy trochę narodowców chińskich i hinduskich i już mamy władzę. I nigdy to się nie zmieniło, przynajmniej do 1995 roku, a zobaczymy, co się dalej dzieje z Malezją. Zaraz, bo książkę zaraz się skończy. W kwietniu 1987 roku konwencje UMNO poprzedziły ostre polityczne przedbiegi i tak dalej. I tam były walki Mahathira z Gafarem. Mahathira i Gafara przeciwko ich przeciwnikami, czyli Anwar Ibrahim próbował kokietować bardziej ortodoksyjne kręgi muzułmanów, bla, 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 bla. Ale na szczęście potem w czerwcu 1987 złożony został nawet wniosek o unieważnienie wyborów, zarzucając, że była trochę nieuprawnionych delegatów i takie. Ale na szczęście w 1987 roku wchodzi lepsza koniunktura i jakoś to się ugładziło wszystko. Mimo że było naprawdę ostro, bo tam się okazało, że zgodnie z The Societies Act, bo to są, tak jak mówię, te brytyjskie wzorce prawne, dlatego prawo jest dosyć takie konkretne w tym kraju. W 1966 roku partia lub stowarzyszenie, którego oddziały terenowe nie zostały formalnie zarejestrowane, działa nielegalnie i sąd uznał, że UMNO jest taką partią. Uznano to w lutym 1988 roku, ale premier się nie przejął, zrobił nowe UMNO i to nowe UMNO nazywało się UMNO Baru. I tak sobie pamiętając, nie mam niestety w domu rozmówek malajskich, ale mam rozmówki indonezyjskie, a Bahasa Indonesa została przyjęta z malajskiego. Chciałem zobaczyć, czy po indonezyjsku Baru to też jest nowy. No i tak, to też jest nowy po indonezyjsku. Także widzimy, że to jest w zasadzie ten sam język. Równie interesująca, jak i sama rozgrywka polityczna, była dyskusja na temat roli prawa i organów wymiany sprawiedliwości w procesie sprawowania władzy. No i tutaj Mahathir nie miał najmniejszych zamiarów rewidowania systemu prawnego, ale troszeczkę arbitralność sądownictwa zaczął zmniejszać, odwołał kilku sędziów. No i tu były różne spory i bla, 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 bla. Tak to wygląda, nie? E,
W 1993 i 94 Anwar Ibrahim, mówiąc właśnie o tym, że te sądy zostały tam spostponowane, poszedł do szturmu, wybrano go wiceprzewodniczącym UMNO i automatycznie wicepremierem. Gyhafar, poprzedni wicepremier, się wycofał z życia publicznego, ale otrząsnąwszy się z chwilowego załamania zdrowotnego, Mahathir przystąpił do formowania ekipy. Mahathir to jest ten już, co wam pokazywałem, tak? Ten, co rządzi w tym momencie, kiedy ta książka jest napisana, czyli ten tutaj pan. To niewątpliwie jest to inteligentna twarz, także chyba wiedział, co robi. No i on zaczął kombinować, jak się otrząsnął właśnie z tego wstrząsu po ataku Anwara Ibrahima. Mahathir zaczął formować ekipę, która z czasem przejmie władzę. Ta ekipa będzie się składała z wyróżniających się polityków o dość wyraźnej indywidualności. Chodzi o to, że była stabilność i nie było żadnych przypadkowych odkryć politycznych, żadnych nieprzygotowanych związkowych czy chłopskich liderów. Rządzenie jest zbyt poważną sprawą, by powierzać ją amatorom. Państwo to nie igraszka chciwych władzy ignorantów. Na rządzących spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie narodowi zdolności do rozwoju. Także mamy troszkę inne to nasze przeciwstawienie zachodniej dyktatury i demokracji. Nie wydaje się tutaj czymś, ale wiecie, jakimś tutaj kluczem do zrozumienia tej sytuacji, wręcz przeciwnie. A tak sobie przypomniałem, to jest strona 112, przypomniałem, że Tajlandia jest w sumie tak zrobiona, słuchajcie, że tam mamy rządy generałów, którzy przekupują obiecankami, cacankami biedoków, a średnioki, klasa średnia, by chciały wprowadzenia demokracji cenzusowej, żeby nie dało się tego zrobić, żeby wojskowi nie mogli już przekupywać tych chłopów. Ale o tym mówiłem już w filmie o Tajlandii, bo pytaliście, czy był film o Tajlandii. Tak, i to nie jeden chyba, ale chyba dwa były. I mówiłem o tym w obu tych filmach, że jest taki numer, że też ten ustrój wygląda jeszcze zupełnie inaczej niż to, czego my jesteśmy przyzwyczajeni, i jeszcze zupełnie inaczej niż Malezja. Także ciekawe, prawda? Także dobra, co tutaj dalej mamy? Że kraj zawsze był otwarty na handel z innymi rejonami, jest dobrze położony. Kontakty z Filipinami bo w latach 60., bo Filipińczycy chcieli roszczenia do Sabahu. Relacje z Tajlandią nie znajdowały się nigdy w stanie takiego napięcia, na szczęście. Nasilały się jednak animozy na tle traktowania islamskiej mniejszości na południu Tajlandii, tak trochę per noga, prawda? Tajlandia jest krajem generalnie buddyjskim, więc te malezyjsko-tajskie kontakty są dosyć trudne czasami, ale lepsze już po latach 60. Największy problem to był oczywiście sprawa Borneo i trudne sąsiedztwo za czasów Sukarno z Indonezją, bo Sukarno był komuchem, nie? A oni byli antykomunistyczni. Komunista znaczyło terrorysta po wojnie domowej lat 50. Problemami z chińską komunistyczną partyzantką. Reakcje z Tajlandią zawsze były łatwiejsze, no ale jakieś tam problemy trochę, no bo Tajowie jako buddyści mający byli prawdziwymi panami tych nielicznych południowych swoich muzułmanów. Jest jeszcze problem z chińską partyzantką, właśnie były te troszeczkę też w kontekście Tajlandii, ponieważ ta chińska partyzantka ulubiała sobie jako miejsce schronienia i wzmożonych akcji militarnych pogranicze malezyjsko-tajskie w latach 50. A co tam? No i później jeszcze też, bo przecież oni złożyli broń tak do końca dopiero w 1990 latach. Chociaż zasadniczo tam 60. Dobra. Wystąpienie Singapuru z federacji spowodowało złe stosunki w 65, ale potem już jest lepiej. Pojawił się element rywalizacji. Do dziś do władz w Kuala Lumpur Singapur stanowi swoisty punkt odniesienia przy wszystkich porównaniach. Czyli już jesteśmy tak bogaci jak Singapur, czy jeszcze nie? Gdy przed kilkoma laty, czyli pewnie w 90 roku,
Piłkarze malezyjscy pokonali Singapur. Mahathir uznał to wydarzenie za tak ważne, że ogłosił następny dzień wolnym od pracy. Malezja miała powody do obaw, tym silniejsze, że Brytyjczycy stopniowo zmniejszali swoje militarne zainteresowanie regionem Azji Południowo-Wschodniej. No ale jednak tam w sumie pomogli tak naprawdę. Raz piszą, że pomogli, a raz pisze, że zmniejszali. No ale jest ASEAN, 1967 rok. I to Malezja, właśnie będąc taka trochę muzułmańska, trochę chińska, trochę hinduska, jest taka bardzo międzynarodowo oblatana i lubi też się przedstawiać jako taki kraj, który jest takim rzecznikiem trzeciego świata troszeczkę, tak można tak powiedzieć. I tutaj jest właśnie koncepcja ustanowienia z Południowo-Wschodniej Azji strefy pokoju, wolności i neutralności, czyli ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, 1971. No, tutaj to wszystko było coraz bardziej ważne, bo zakończyła się wojna amerykańsko-wietnamska i takie tam, wycofał się Wietnam z Kambodży i tak tam. Amerykanie rezygnowali z baz na Filipinach. Malezja bardzo lubi takie organizacje typu ASEAN, czyli ekonomiczne, natomiast nie lubi takich typu SEATO. Wycofuje się, nie chce żadnych militarnych. Ich skomplikowana sytuacja etniczna w Malezji jest taka, że oni bardzo, 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 bardzo unikają takich jednostronnych tutaj określeń. Ceną uznania Tajwanu za prowincję Chińskiej Republiki Ludowej było oświadczenie Mao Zedonga, że Chińczyków malezyjskich obowiązuje lojalność wobec ich nowej ojczyzny. Tak? W 1974 roku Malezja mówi: OK, Tajwan częścią Pekinu, natomiast wy, kurde, że Chińczyki malezyjskie się mają nasłuchać. Mają się słuchać, powiedział Mao Zedong w 1974, ale i tak wspierali nadal komunistyczną partyzantkę, tylko tak po cichu i malutko. Tajlandia, na terytorium której znalazły schronienie oddziałów i Malezyjczycy to machnęli ręką, bo zasadniczo osiągnęli co chcieli. Dobra. W 1978 roku Deng Xiaoping przyjechał do Malezji, a Hussein Naona w Chinach był w 1979. Kilka miesięcy później pojechał do Moskwy, gdzie uzyskał zapewnienie w 1978 roku. Zapewnienie Leonida Breżniewa, że Wietnam nie zaatakuje Malezji. Unikano uzależnienia od różnych superpotęg, ale się okazało i skoncentrowano się na tym, że kiedy EWG krzepło i pojawiła się nafta, to jest 120, czyli tam North American Free Trade Association, zaczęto robić coś takiego, że walczyć z protekcjonizmem i wspierać joint ventures międzynarodowe w ramach ASEAN. I to robiono, ale się okazało, że to jest za mało i pod koniec lat 80. Malezja zaczęła się starać też współpracować z krajami poza ASEANem, czyli z Japonią, Hongkongiem, Tajwanem i Południową Koreą, czyli tak zwanymi tygrysami azjatyckimi pierwszej generacji. Jest to związane kulturowo z tym, że Mahathir był pierwszym premierem, który nie wywodził się z arystokracji malajskiej. Nawet jego ojciec był ubogim nauczycielem i Malajem z domieszką krwi hinduskiej. Zobaczymy, czy widać tą domieszkę krwi hinduskiej po panu Mahathirze. Mahathir, gdzie jesteś? Widać domieszkę krwi hinduskiej. Słuchajcie, widać troszeczkę. Widać, że troszeczkę jest taki Rajantam. Na wdrażanie nowej... Aha, i teraz tak. On się tutaj właśnie stał takim... On był takim pierwszym niezwiązanym strasznie z Wielką Brytanią, który nie rozumie, że wielki, szeroki świat to jest głównie Wielka Brytania i Europa przy przedłużeniu. Mahathir nie był z arystokracji malajskiej, więc nie miał tych fom, 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 British aristocracy, bla, 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 bla.
tego i był Malajem z domieszką krwi hinduskiej, więc czerpał wzorce z politycznej tradycji nie tylko europejskiej, ale także japońskiej. Look East Policy, sięgnięcie do japońskich i południowokoreańskich wzorców postaw i zachowań społecznych. Już zresztą jako w Malaj Dilemma, którą pisał wiele dekad wcześniej w tym tekście swoim. Wielkie subsydie rządowe, skierowania grupy specjalistów, żeby się kształcili w Japonii. Rząd Mahathira podjął decyzję o wykupieniu udziałów większościowych niektórych spółek brytyjskich działających w Malezji, takich jak Guthrie Corporation, CIMADB, Dunlop, Harrison and Crossfield i innych. No i były nie przyjął zaproszenia na spotkanie szefów wspólnoty brytyjskiej w Australii w 1981 roku. Oskarżył Commonwealth o nieefektywność i nie ustąpił i wygrał. Dogadali się Brytyjczycy z nim, nawet przekazali mu słynną Carcosę, czyli byłą rezydencję wysokiego komisarza Wielkiej Brytanii w Kuala Lumpur, jako swoisty symbol zależności kolonialnej. No i Malezja się była zadowolona. Także Malezja była uparta i wygrała. W 1983 roku handel z Japonią osiągnął poziom 1/4 całych obrotów handlowych. Jak to wygląda właściwie? W 1987 roku Japonia to główny partner handlowy w zasadzie. Potem Singapur, potem Tajwan, potem USA, potem Hongkong, potem Great Britain, potem RFN, potem Korea, potem Tajlandia, potem Indonezja. Japonia to ogromny procent jest w 1987 roku. To jest bardzo ciekawe, bo tutaj zaraz dojdziemy do lat 90. i pokaże się to, że Japonia trochę spuszcza z tonu, prawda? Nadęta bańka cen nieruchomości, która była, wiadomo, że tam jakieś tam kilka uliczek obok Pałacu Cesarskiego w Tokio, to było, ojej, było tyle warte, co pół Ameryki, tak? Wiadomo, że ten balon musiał pęknąć. Do dzisiaj zwolennicy spiskowej teorii dzieł, którzy nienawidzą Stanów Zjednoczonych, mówią, że Amerykanie, że oni pękli tą japońską gospodarkę w 90-91 roku. To nieprawda, ten bąbel i tak by pękł. W 1991 roku Malezja wystąpiła z inicjatywą stworzenia East Asian Economic Grouping. I tutaj ewentualnie mamy ciekawą i dziwną rolę Ameryki, dlatego że ona miała obejmować ten EAEG, miała obejmować Japonię, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonię, Chiny, Hongkong, Tajwan, oba państwa koreańskie i tak dalej. No i tutaj Amerykanie stwierdzili, że a nawet Myanmar, czyli Birmę i Papua New Guinea. No i tutaj gwałtowna reakcja Stanów Zjednoczonych. Amerykanie, George Bush nawet mówił o krwi amerykańskiej przelanej w wojnie koreańskiej, więc szybko się z tego wycofano i zaproponowano coś innego. Zaproponowano East Asian Economic Caucus. I Chiny zignorowały, Japonia oficjalnie wyraziły sprzeciw i tak dalej. Więc Malezja się wycofała trochę na z góry upatrzone pozycje. Zaraz za państwami ASEAN najważniejsze są kraje muzułmańskie dla Malezji. Na przykład Mahathir i jego żona Siti Hasmah adoptowali dwoje afgańskich sierot. W przypadku tutaj tygiel sprzeczności starają się nie różnicować swoich partnerów, żeby się nikomu nie narazić i raczej handelek niż coś innego. W przypadku konfliktu iracko-irańskiego określono to jako tragedię świata muzułmańskiego i wyrażono nadzieję, że wyciągnie się wnioski lepsze na przyszłość. Z Uzbekistanem nawiązano współpracę bliźniaczą. W stosunkach z ZSRR skoncentrowano się na rejonach, gdzie jest więcej muzułmanów. Podczas wojny iracko-kuwejskiej Malezja opowiedziała się na forum międzynarodowych za wszelkimi decyzjami Rady Bezpieczeństwa, jednak czyniła to w taki sposób, żeby nie zrazić sobie części społeczeństwa popierającej w gruncie rzeczy w większości Saddam Husajna. Kolejny delikatny temat to relacje hindusko-pakistańskie, gdzie musi rząd nie może zbyt energicznie wotować za Pakistańczykami z uwagi na własną mniejszość narodową muzułmańską, mniejszość hinduską.
Najbardziej jednoznacznie wypowiada się Malezja w obronie praw Palestyńczyków i strasznie jadą po Izraelu, bo to jest zero ryzyka dla nich. Izrael non-stop dodaje, że Izrael nie można wwozić towarów produkcji izraelskich nawet i do Malezji. I wspiera się 100% Arafata w spirali. Malezja przyjęła na siebie członka rolę czołowego eksponenta interesów krajów rozwijających się, chociaż sama już jest bogata, więc jest to trochę zabawne. Ale na zasadzie takiej, że nam się udało, to i wam się uda. Coś na tej zasadzie. W sumie czemu nie? W 1986 roku utworzono tak zwaną Komisję Południa, South Commission. Chodzi o południe globu ziemskiego. Że nie lubi ona tego, że państwa bogate północy tutaj o wszystko chcą zagarnąć. I na przykład w 1959 sprzeciwiła się w imieniu właśnie południa ziemi zawartej w 1959 roku umowie w sprawie Antarktydy, gdzie to eksploatacji de facto mogą dokonywać tylko kraje typu Stany Zjednoczone, Norwegia i tak dalej, nie? Bogate kraje. Północy, ziemi. Malezja deklaruje wolę współpracy z wszystkimi, z wyjątkiem Izraela i kiedyś też RPA, bo rasizm. Swe placówki w Kuala Lumpur, tymi dawnymi rasistowskimi RPA, swe placówki w Kuala Lumpur otwarły m.in. Chile i Wenezuela. Chile potroiło swoje obroty z Malezją w 1991 roku. Współpraca z ZSRR jakaś tam była, ale nigdy za duża. Nie przeszkadzało to, że komunista to terrorysta. Swoje placówki otwarły Rumunia i Węgry w początkach 90 roku. Nie za bardzo się nakłada ta terapia szokowa, te balcerowiczyzmy na to, jak Malezyjczycy lubią ekonomię. Bardzo ciekawy fragment, stosunki polsko-malezyjskie, strona 130. W 1971 roku odwiedził Polskę Tun Abdul Razak i była to jak dotąd jedyna wizyta na szczeblu szefa rządu. W połowie lat 80. krótką wizytę w Malezji złożył polski wicepremier Zbigniew Szałajda. A w 1992-93 wzajemnie wymienili Gafar Baba i Henryk Gorszewski. W 78 otworzono w Kuala Lumpur ambasadę Polski, ale w 82, czyli w roku mojego urodzenia, zamknięto ją ze względu na oszczędności. Znowu ją otwarto w 85, a w 82 wycofano ambasadorów ze wszystkich krajów ASEAN. Po roku, w 93, obsadzono jedynie placówkę w Tajlandii, a jednocześnie mamy kurwa w Watykanie, nie, ambasadora i we Włoszech, podwójną ambasadę, po co, nie? W Malezji, kraju o tak silnie rozwiniętym ceremoniale dworskim, tak wielkiej wadze, jaką się przykłada do etykiety, oznacza to w najlepszym wypadku stagnację, że nie mamy ambasadora. Jest niska ranga przedstawicielstwa Polski. Jak był socjalistyczny model sprawowania władzy w PRL-u, to stosunki polsko-malezyjskie były do dupy, dlatego że u nas państwo robiło wszystko, a tam tylko był dyrygizm taki, powiedzmy, że wyznaczały kierunki. Tu doinwestujemy, tutaj podpowiemy. A jak później my jesteśmy balcerowiczowie, to jak Gafar był w Polsce w 92 roku, to zapytali o preferowane przez polski rząd dziedziny współpracy. 92 rok to chyba Bielecki już. Dziedziny współpracy. W odpowiedzi usłyszeli, że to sam rynek ureguluje, chociaż oczekiwali, że pierwszym krokiem będzie nie tylko stworzenie dogodnej płaszczyzny do rozmów, lecz także podanie w jakichś dziedzinach i jednostkach gospodarczych można by kooperację robić. Czyli znowu się rozminięto. Czyli Polacy albo rząd robi wszystko, albo nic, a w Malezji robi trochę. I zawsze jest trochę za dużo, albo trochę za mało i nie ma współpracy ekonomicznej. I generalnie jest niesamowite, słuchajcie, że mimo, że wiedza o różnych kulturach, no jest, tak, bo są książki i tak dalej, i można wytłumaczyć sposób działania jednej kultury drugiej kulturze, to i tak współpracy za bardzo nie ma.
I taka nic dziwnego, że Polska jest krajem głupim, bo i tutaj takie Bartosiaki mogą robić co chcą i mówić Polakom cokolwiek na temat, co się dzieje na świecie. No bo jeżeli nie rozumiemy nawet, że są różne sposoby myślenia o gospodarce i że trzeba czasami poudawać trochę kogoś innego, no to albo przynajmniej dla dobra zrozumienia i tak dalej. No dobra. Uciekającymi w pierwszej kolejności zwolennikami obalowania. Aha, bo tutaj był duży problem. Słuchajcie, w 1979 roku, bo Chińczycy uciekali z Saigonu, potem uciekali Wietnamczycy, potem Kambodżańczycy, czy Kambodżczycy. I od cholery, i potem zaczęto nawet odholowywać boat people. W 79 roku uchodźcy lądujący na wybrzeżu zostaną rozstrzelani, powiedział Mahathir. Nikogo nie rozstrzelano, ale i tak Malezja dostała mocno po łapach. No i potem Malezja zablokowała granicę. Po 79 roku zbudowała specjalne obozy dla uchodźców, zapewniając im względnie godziwe warunki egzystencji, ale i trochę im odpuścił świat. Bardzo ostra polityka antynarkotykowa, biała trucizna, kokaina. Kary śmierci raczej się nie używa, ale są duże wyroki. Co więcej, narkotyki rozprzestrzeniają po Malezji Chińczycy, Tajowie i Birmańczycy, więc jest tu też kwestia obrony tradycji malajskich wzorców obyczajowych, prawda? Takich mocno muzułmańskich. Tak tutaj mniej więcej wygląda. No i dalej jest nawrót do tej, co na przyszłość, tak? Czyli te wizja 2020 Mahathira. Ciągłość rozwoju, stworzenie z ambitnych polityków nowej ekipy, zwiększenie roli sektora prywatnego, jeszcze większe niż dotąd kapitału zagranicznego, groźba spadku na surowce, więc trzeba mocno rozwinąć przetwórstwo jeszcze bardziej, że Chińczycy są tak silni i bogaci, że ich nie trzeba wspierać, bo sobie poradzą, ale trzeba mocno tutaj zadbać o to, że się nie rozjechali za bardzo z Malezyjczykami, czy kontynuację tego samego. Duży dydaktyzm taki polityczny, coraz duży nacisk na to, że Malezyjczycy czuli się jednym narodem i to się zaczyna udawać, coraz częściej Malezyjczycy mówią o sobie, że są jednym narodem. Młodzi, taki typowy boomer malezyjski to mówi, a Chińczycy są do dupy, bo jedzą wieprzowinę, to w cholerę z nimi. A młody Malezyjczyk to zrobi party, gdzie przyjdą Chińczycy i poda krewetki, kurcząta, baraninę, żeby Chińczyk się dobrze czuł i Malajczyk też. Młodzi Chińczycy na pytania o pierwszy język często odpowiadają już teraz malajski. Często robotnicy chińscy nie znają chińskich hieroglifów. Chiński znają tylko w mowie, ale w piśmie znają tylko malajski. Czyli malajski znają i tak, a chiński tylko w mowie. Jest to bardzo częste, więc jak najbardziej integracja następuje. Największy problem z integracją Hindusów i Chińczyków w ramach malajskości jest to, że Chińczycy i Hindusi mają filozoficzną głębię i filozoficzną historię. Malajowie de facto nie mają historii, bo były różne ośrodki, mówiliśmy o tym na początku. Oni nie mają, nie było czegoś takiego jak Mieszko I i se rośnie ta Polska, czy Mohenjo-Daro, Harappa i se rośnie, tam jakaś Asioka jest i coś tam, i Mahratowie, nie wiem, Sultana Delhijski, coś się ciągle dzieje. Tutaj są całe momenty, na przykład cały XVIII wiek nie wiadomo, co się w ogóle działo. Przed XIV wiekiem nie wiadomo, co się w ogóle działo. Większość Malezji należała terenów do Tajlandii w XIV wieku, więc kupa, no nie ma ciągłości. Dodatkowo Chińczycy ciągłość też. Chińczycy ciągłość, Europa ciągłość, Indie ciągłość, a Malajowie no brak ciągłości. Sztuka malajska niestety niewysokiego lotu. Literatura ma piękne tradycje krótkich utworów politycznych, kilka legend i to właściwie wszystko. Urzekające są tańce na Sarawaku, ale
Muzyka, no niespecjalnie. Jest karaoke, ale to głównie prym wiedzą Chińczycy. Jest dosyć dużo purytanizmu muzułmańskiego, to też się mało rozwija, ta kultura taka, więc nie za bardzo jest z czym się identyfikować. I największy problem to jest właśnie to. Jak na to jednak, jaki jest właśnie problem z tą identyfikacją, to i tak, no, że młody Malajczyk poda krewetki kurczęta, żeby nie było problemu z wieprzowiną, z Chińczykiem kolegą, i to, że chiński robotnik malezyjski nie zna najczęściej pisanych hieroglifów chińskich, a tylko i wyłącznie zna chiński w mowie, pokazuje, że mimo tych ogromnych problemów, że nie ma się z czym identyfikować pod względem kulturowym, to i tak identyfikacja idzie całkiem nieźle. Dobra, zobaczmy, co teraz się dzieje z tą całą Malezją. Co teraz jest? No tutaj zakończyliśmy tą książkę na Mahathirze Mohamadzie, czyli który jest premierem od 1981 roku, miał wtedy 56 lat. No i co? Jak on długo był tym całym? Słuchajcie, on był premierem do 2003 roku. A potem jeszcze raz od 18 do 20 roku. Niesamowite, niesamowite. Wygląda już zupełnie inaczej niż w tej książce. Także do 2003 roku. Ta pierwsze premierostwa, a potem jeszcze jedno premierostwo. W 1997 roku azjatycki kryzys finansowy, który rozpoczął się w Tajlandii w połowie 1997 roku, groził zniszczeniem Malezji. Wartość ringgita gwałtownie spadła z powodu spekulacji walutowych. Za namową Międzynarodowego Funduszu Walutowego rząd obciął wydatki rządowe, podniosła stopy procentowe i jakoś tam sobie poradzili. No. Potem Mahathir ogłosił, że zrezygnuje jednak ze stanowiska premiera w 2002 roku, tylko po to, aby zwolennicy pospieszyli na scenę i przekonali go ze łzami w oczach nie do pozostania. Przeniósł emeryturę na październik 2003 roku. Po spędzeniu 22 lat na urzędzie, Mahathir był najdłużej urzędującym przywódcą na świecie, kiedy przeszedł na emeryturę. Na świecie? No nie wiem, no może i tak. Angela Merkel przecież była teraz, ale to w 2003 to tak. W wyborach w 2004 roku Front Narodowy kierowany przez Badawi odniósł ogromne zwycięstwo, praktycznie niszcząc tamte inne partie. Celem rządu było to, żeby Malezja stała się w pełni rozwiniętym krajem do 2020, ale to już o tym mówiliśmy. Potem były dwa duże antyrządowe wiece w 2007 roku. No i tyle. No, 30. Maksymalnie 30 tysięcy ludzi wyszło, to bardzo dużo rzeczywiście. Kuala Lumpur. No i co dalej? Do dalej. Malezyjskie siły bezpieczeństwa musiały wkroczyć do Sabahu. No dobra, bo jacyś tam bojownicy wtargnęli, świry. Potem malezyjski samolot, to wszyscy znamy, nie? W marcu 2014, ale nic tutaj specjalnie ciekawe, jak Malezja zareagowała. Zaraz zobaczymy. No reaguj, Malezjo, reaguj. Malezja. Premier Malezji potwierdzał, że odnalezione czcionki należą do zaginionej maszyny. Stwierdził, że samolot wpadł do Oceanu Indyjskiego. Według rządu malezyjskiego żadna nie przeżyła osoba. Rodziny chińskich pasażerów domagały się od malezyjskiego rządu oficjalnych przeprosin, że wszyscy zginęli. Ale jazda. Przeprosin za to, że Rosja
Zestręciła samolot, tak? No dobra. Criticism of Malaysian authorities' management of information. Zobaczymy. Krytykowano, jak oni się z tym poradzili, także informacyjnie. Gazeta The Guardian odnotowała wietnamskie pozwolenie udzielone chińskim samolotom na przelot nad jego przestrzenią powietrzną jako pozytywny znak współpracy. Chiny chciały pomóc szukać tam. Malezja uznała niektóre informacje, no, zgodnie z tą tradycją, jak już widzimy, za zbyt wrażliwe. No i krytykowano to opóźnienie poszukiwań, krytykowano, ale nie ma nic o tym, co rząd na ten temat, czy się dostrał chociaż do Rosji, albo coś nie za bardzo. Byłem ciekaw, czy jakoś się dosrali do Rosjan, to by się przydało, ale nie dosrali się. Oni unikają takiego narażania się. Co nie słychać? Pewnie, że słychać. Nie słychać. Wszystko jedno, teraz i tak zaraz kończymy. Także. Premier Najib w 2015 uchwalił kontrowersyjny 6-procentowy podatek od towarów i usług. Jakiś tam skandalik. Potem ustawa o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego też 2015. Wielka debata. Że można uznać dowolną część kraju za strefę bezpieczeństwa. Zobaczcie, jakie coś. To było. O. Mahathir Mohamad, który opuścił UMNO w 2016 roku, założył własną partię polityczną, Malezyjską Zjednoczoną Partię Rdzenną, która połączyła siły z trzema innymi partiami politycznymi, tworząc Pakatan Harapan, który zaprzysiężony przez premiera Malezji po wygraniu wyborów pokonał Najiba Razaka. No i co z tego? Co tam ciekawego? Niepopularny podatek został obniżony mocno. Administracja Mahathira obiecała dokonać przeglądu wszystkich projektów inicjatywa Pasa i Szlaku w Malezji, który został zainicjowany przez poprzedni rząd, scharakteryzował je jako nierównoprawne traktaty i powiedział, że niektóre z nich były powiązane z przeniewierzonymi funduszami ze skandalu Malaysia Development Berhad na East Coal Rail Link. Czyli Malezyjczycy, których powinniśmy brać pod uwagę, bo wiedzą, co mówią, mówili, że Chińczycy chcą ich oszukać. I Chińczycy ich oszukali już wcześniej na pociągach. Tacy to są Chińczycy. Zawsze uważam, że Pekin to guzik gówno. Czyli widzicie, nierównoprawne. Zobaczcie sobie. Nie, to nie to. Dokonał przeglądu Pasa i Szlaku
i scharakteryzował jako nierówne traktaty. A wcześniej Chinole zrobili skandal z budowaniem tych na wybrzeżu połączenia kolejowego na wschodnim wybrzeżu. Też oszukali Malezyjczyków. O, tak to wygląda. Projekt stanowił część inicjatywy Pasa i Szlaku. No oczywiście. Nowo wybrany rząd w 2018 roku początkowo zdecydował się anulować projekt, powołując się na wysokie koszty. No i chińskie, tak naprawdę chińskie korupcja, przekupywanie i tak dalej. To co zawsze z Chińczykami, nie? Nigdy nie jest inaczej. Dobra. Tydzień po tym, jak kraj został pogrożony w kryzysie politycznym, Mulhidin Yassin został mianowany 8. premierem po tej nagłej rezygnacji Mahathira Mohameda 5 dni wcześniej. Jest on pierwszą osobą powołaną na to stanowisko, jednocześnie sprawując jednocześnie mandat parlamentarny i stanowy. Aha, no tak, bo zawsze jest tylko sejmowy mandat. Był dotąd. A tutaj i stanowy, i taki. Podczas administracji COVID-19, kiedy był ten Muhyiddin Yassin, był stan wyjątkowy i tam były takie bardzo ostre zarządzenia przeciwko COVID-janowi, czy wirusowi. Muhyiddin był pierwszą osobą w Malezji, która dostała Pfizera. Po utracie poparcia większości z powodu kryzysu politycznego w kraju, także wezwał do rezygnacji z powodu stagnacji gospodarczej i takie tam. Obecnie jest dobra. Jakiś kryzys mają polityczny w kraju. Malezyjski mają od 2020 jakiś kryzys polityczny. Zobaczymy, czego dotyczy. Boże, jaki długi artykuł znalazłem. Mahathir nie chciał odejść. I co dalej? Jakieś stany tu się buntowały? Nie do końca to kumam, co tutaj się wyrabia. Dołączę to po prostu do... Jak kto będzie chciał, to sobie przeczyta. Obecnym premierem jest Ismail Sabri Yaqob. Tak się nazywa obecny. Nie ma nawet o nim artykułu w polskiej Wikipedii, jest tylko po angielsku. Nie to wiarę. Nie mamy ambasady tam pewnie nadal. To nie mamy, tylko pewnie jakieś małe... Smętne poselstwo to nie mamy. Dobra. No nic, to tyle, jeśli o to chodzi.
Wstawię trzy linki pod tym filmem do obecnego premiera, do malezyjskiego kryzysu politycznego i do tego, co Chińczycy sfuszerowali ostatnio z kolejami, przekupując polityków i niczego jak zwykle nie załatwiając. Tak to mniej więcej wygląda. Także warto przypomnieć, że po tamtej części świata, gdzie jest Malezja, Chińczycy przepędzają rybaków wietnamskich, taranują rybaków wietnamskich, taranują filipińskich rybaków, niszczą statki, próbują wymusić pierwszeństwo połowów w rejonach, które absolutnie nie są ich wodami terytorialnymi, a nawet do RPA i australijskich wybrzeży włącznie. Także tak wygląda panoszenie się chinoli w tamtej części świata. Jest jeszcze gorzej niż ruscy w naszej części świata, tak jakbyście chcieli wiedzieć. Dobra, będą trzy linki do tego East Coast Rail Link, gdzie Chińczycy naobiecywali, naprzekupywali, nakorupcjonowali, a nic nie załatwili, do malezyjskiego kryzysu politycznego 2020-2022, gdzie jest też troszkę o polityce covidiowej, i do obecnego premiera Ismaila Sabri Jakoba. Tak, to są te trzy linki, będą dołączone pod filmem. A film będzie się troszeczkę renderował na pewno, więc, bo jest długi, ponad 2 godziny wyszło, no ale to duży kraj, więc ja oczywiście dam link do samego filmu na community, żeby był do niego dostęp, zanim jeszcze się zrendruje do końca, i umieszczę go też na właściwym mu miejscu, się zorientujecie, na liście, na playliście Państwa Świata, gdzie tam się znajdzie wśród krajów, które są blisko Malezji, tak? Czyli na przykład gdzieś obok filmu o Tajlandii. Dobra, no to tyle. Nie wiem, jak jest dziękuję po malezyjsku, ale i tak jest fajnie, tak? Mam nadzieję. Także fajna książeczka. Szkoda, że nie powstała żadna taka nowa, jakaś update, no ale sobie troszkę tutaj doupdate'owaliśmy. W każdym razie to jest ciekawa sprawa, że można niby o wszystkim poczytać w sieci, ale bez literatury nie za bardzo można skumać treść artykułów, które są dotyczące tego, co jest teraz. Więc i tak, nawet jeżeli będziecie kiedyś się zajmować czymś, co jest teraz, to i tak warto sięgnąć do czegokolwiek, co zostało wyjaśnione w naszym języku też troszkę wcześniej. Także jako metoda badawcza bardzo polecam. No dobrze, to tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego spotkania. Także dla wszystkich duże malezyjskie pozdrowienia.